Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w kawiarni Agere Contra na kolejnym, nie wiem czy wiesz, ale to nasz mały jubileusz, bo to 10. spotkanie. Serdecznie cieszę się, że Państwo do nas przybyli na dzisiejsze spotkanie. W tym miesiącu akurat tak się złożyło, że to nasze 4. spotkanie z Wojciechem. Dlaczego? No bo mieliśmy 2 spotkania związane z premierą nowej książki Zakazana Prawda. Mieliśmy spotkanie, które było tak zwaną dogrywką podczas zadawania pytań. A dziś mamy temat troszkę inny, ale też troszkę podobny. Będziemy, drodzy Państwo, rozmawiali na temat, który jest w środku. W każdym z nas, a w szczególności w naszym gościu. W związku z tym, nie przedłużając, poproszę o przywitanie naszego gościa brawami. Wojciech Sumliński, redaktor, reporter, śledczy, dziennikarz, psycholog, reżyser. Wojtku, cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj trochę porozmawiać na twój temat, na temat tego, co jest w tobie. I chciałbym od razu zacząć od takich pytań, które myślę, że mogą nie być łatwe, ale z drugiej strony pozwolą nam ciebie bardziej poznać. W swoim życiu podejmowałeś bardzo dużo decyzji. Kiedy czyta się twoje książki, a przeczytałem ich większość, to czuć z nich zarówno twoją relację z Bogiem, dążenie do prawdy, ale również nie uciekasz od prawdy i nie uciekasz od tego, że w życiu zdarzyły się takie sytuacje, że posłużono się tobą do pewnych działań. Chciałbym ciebie zapytać, które z decyzji, które musiałeś podjąć w twoim życiu, były najtrudniejsze? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak tytułem wstępu, przede wszystkim bardzo dziękuję miłym gospodarzom Wojciechowi Tomaszowi za to, że po raz kolejny możemy się spotkać w kawiarni z wartościami. Bardzo, bardzo sobie cenię te spotkania i Państwa obecność na tych spotkaniach. Z całego serca za to dziękuję. Tomasz zaproponował, by dzisiejsze spotkanie miało tytuł Spowiedź Sumlińskiego. Ja miałem troszkę oporów, dlatego że dobre miejsce na spowiedź to Kościół. Ale przyjęliśmy to w takiej formule, powiedzmy, para spowiedzi, tak, że będziemy rozmawiać szczerze o tych kwestiach, które Tomasz pyta, o tych, które... Jakby nie będzie rozgrzeszenia. Może być pokuta i żal za grzechy. Pada pytanie. Które decyzje w twoim życiu były najtrudniejsze? Było kilka takich zakrętów. Kilka zakrętów takich bardzo trudnych sytuacji, w których tak naprawdę to może nawet więcej niż kilka, może było ich kilkanaście. W zasadzie już pierwsza moja sprawa dziennikarska wiązała się z bardzo trudną decyzją, bo kiedy podpalono drzwi mojego mieszkania i rodzina została objęta ochroną komendy głównej policji, kiedy na granicę przyjechał Zbigniew Kardaszewski z Wydziału PZ. To był moment, kiedy ja zastanawiałem się, czy nie zostawić tego na samym starcie. Bałeś się wtedy? No, byłem młodym człowiekiem. Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z ryzyka. Nie bardzo wiedzą, z czym się mierzą. Ale myślę, że przede wszystkim bałem się o rodzinę, bo było jedno małe dziecko i żona. I to sytuacja, w której gdybyśmy się nie obudzili wcześniej, chwilę później, to byśmy mogli spłonąć. I to była taka sytuacja, która mi coś uświadomiła. Co takiego? No, że ta praca to nie tylko realizacja rzeczy ważnych, dobrych, ale też taka sytuacja, w której można mieć koszmary.
Pierwsza taka sytuacja, ja wtedy przyjąłem pseudonim Stefan Kukulski i przez kilka lat pisałem pod tym pseudonimem. Później takich sytuacji było... Mogę ciebie zapytać, czy to była rada policji? Sam podjąłeś taką decyzję? Nie, podjął tę decyzję w moim imieniu redaktor Tomasz Wołek, który wtedy był szefem Życia, gazety Życie i nawet nie wziąłem ze sobą, bo nawet zachowałem na pamiątkę legitymację. Byłem jedynym dziennikarzem dziennika Życie, który miał prawdziwą legitymację na fałszywe nazwisko. Stefan Kukulski, imię od jednego dziadka, nazwisko od drugiego. No i kilka lat pisałem, dopóki ten pseudonim nie został zdekonspirowany. Później takich sytuacji było więcej. W zasadzie każda sytuacja dotycząca tajnych dokumentów, to było to pytanie, czy w to brnąć, czy nie brnąć. Tak jak teraz. To też jest dla mnie bardzo trudna sytuacja, bardzo stresowa. Może po mnie tego nie widać, ale jak 13 maj minął kilka dni temu, to miałem takie refleksje, takie poczucie, że gdzieś to tam w głębi serca, w głębi ducha, to jest te wspomnienia bardzo, bardzo, bardzo trudne z zakładaniem kajdanek i wieloletnimi procesami. Właśnie 13 maja 2008 się to zaczęło, Dzień Matki Boskiej Fatimskiej i zamachu na Jana Pawła II. I sytuacja aneksu do raportu WSI, który, jak Państwo wiecie, mamy. Opublikowaliśmy list otwarty do pana prezydenta, licząc, że zachowa się jak trzeba i opublikuje, skoro już wie, że aneks jest na zewnątrz. Długo zastanawialiśmy się, co zrobić. No ja Państwu obiecałem, że Państwo, tak uważam, skoro było to Państwu obiecane, to ten dokument musicie poznać. Musicie, powinniście poznać. I mówienie tych słów to też jest taka sytuacja trudna, ale oczywiście słowa, nie chcę tu mówić o szczegółach, bo to nie o to chodzi, ale poznacie Państwo to, tyle mogę powiedzieć. Czekamy na razie na ruch pana prezydenta. Najbardziej tani dokument w Polsce jest Państwa własnością. Dla mnie to sytuacja trudna, ale najtrudniejszą to oczywiście była sytuacja największego grzechu śmiertelnego w moim życiu, z którego przynajmniej zdaję sobie sprawę, bo pewnie są takie, z których sobie nie zdaję sprawy, ale powiadają tyle grzechu, ile świadomości. Więc ten, który mam w świadomości jako mój największy grzech, no to próba samobójcza. I to była na pewno ta najtrudniejsza sytuacja w życiu. Sytuacja, w której człowiek gdzieś chyba tylko na granicy, nie wiem, utraty... Powiem tak, kilka tygodni przed tym wydarzeniem ja miałem taki program w Telewizji Polskiej, gdzie poproszono mnie, bo miałem program w Ogólnopolskiej i w Lubelskiej, w lubelskim oddziale. Tutaj w centrali miałem 30 minut śledczy, a tam taki śledczo-publicystyczny Oblicza Prawdy. No i poproszono mnie, żeby złamać konwencję śledztwa i poprowadzić jeden program, w który będzie dotyczył samobójstw wśród młodzieży, bo była wtedy taka duża liczba młodych ludzi, którzy się zabijali, zresztą dziś też jest niestety. I puenta tego programu miała być taka. To był dyrektor szpitala w Abramowicach, który mówił niesamowite rzeczy. Był mądry ksiądz. Dobry program, tak uważam. I puenta tego programu była taka, nigdy, milion razy nie wolno tego robić, bo nikt z nas nie wie, co zdarzy się jutro. A jeżeli to zrobisz, to się nie dowiesz, co jeszcze mogłeś przeżyć. I że każda tragedia, nawet największa, to taka góra lodowa, która z czasem może się rozpłynąć, a życie dalej trwa. I kilka tygodni później ja sam to robię. Żeby to się zdarzyło 8 tygodni później, to trzeba było przejść pewną drogę, która była dla mnie... podobno Pan Bóg daje każdemu tyle na jego barki, ile człowiek jest w stanie znieść. No więc to oznaczyło, że ja byłem słaby, bo dostałem tyle, ile pewnie mogłem znieść, a nie zniosłem. Ale to była szatańska robota, ja to tak dzisiaj postrzegam, że miałem taką wizję, że ja idę siedzieć, a rodzina będzie niszczona na zewnątrz, która była wtedy na granicy wytrzymałości i diabeł podpowiada nam najgorsze warianty. Mnie podpowiedział
nie będzie ciebie, to odczepią się od rodziny i przynajmniej rodzina przetrwa. Skończą się te nachodzenia ABW, skończą się te codzienne publikacje, skończą się wizyty wielu różnych złych ludzi. Diabeł mi to przedstawił jako rozwiązanie lepsze. Niedobre, ale lepsze. Nie będzie ciebie, to ocaleje rodzina, a inaczej ty idziesz siedzieć, a żona tego nie wytrzyma, może ona sobie coś zrobi, zostanie z dziećmi, dzieci zostaną same, nie będzie już nikogo. Diabelskie, diabelskie, to było, jak później o tym myślałem, to było takie iście szatańskie. No i oczywiście to była najtrudniejsza sytuacja, ja ją do końca życia będę pamiętał, bo to szedłem przez kościół świętego Stanisława Kostki, a tak jakbym lewitował. Nie było wczoraj, nie było jutra, nie było dziś, czas się zatrzymał, wszystko przestało mieć znaczenie. Nie wiem, co czują inni ludzie w takiej sytuacji. Ja się czułem jakby kompletnie oderwany od świata. I to była ta najtrudniejsza sytuacja w moim życiu, jakiej nie życzę nikomu. A później kilkumiesięczny pobyt w szpitalu, gdzie poznałem wiele osób, które były po próbach samobójczych. Ocean Wojtku, cierpienia. Jakbyś mógł powiedzieć, wrócić do tego momentu, to jak długo przed tym wydarzeniem podjąłeś decyzję, że chcesz popełnić samobójstwo? Niedługo. To trzeba zrozumieć w pewnym kontekście. Tutaj nie wiem, na ile państwa epatować takimi historiami, bo to minęło kilkanaście lat. Ale nawet po kilkunastu latach to nie jest takie łatwe. To był pewien proces. Od 13 maja nas, żona była wzywana do ABW. Ja byłem przez pewien czas w zamknięciu. Straciłem wszystko, straciłem imię, twarz, przyjaciół. Większość się ode mnie odwróciła. Publikacje w TVN, w Polsacie, w Newsweeku, w Wyborczej, mnóstwo, autobusy jeżdżące po Białej Podlaskiej ze mną z opaską na oczach, Wojciech S. aresztowany, Wojciech S. to, Wojciech S. tamto, wytykane palcami dzieci, ciągłe wizyty, trzykrotne wizyty o 6 rano, jakby nie mogli przyjść o 12, zabieranie gdzieś na przeszukania, chodzenie za nami tak, żebyśmy wiedzieli, że chodzą. No mnóstwo było, to taka atmosfera osaczania. Żona w tym wszystkim się kompletnie nie odnalazła. Mówiła o tym, że marzy tylko o tym, by umrzeć. I na to się nakłada sytuacja, w której ja dostaję informację, że decyzja odnośnie mojego aresztu wydobywczego zapadła i że pójdę do aresztu wydobywczego i mam powiedzieć wszystko, czego chcą. Nie musi mieć to nic wspólnego z prawdą, ale mogę w tym areszcie siedzieć lata, a rodzina będzie niszczona na zewnątrz. Poddana tej opresji, bo to nawet nie presja, a opresja. Sam robiłem reportaż o człowieku, który 5 lat był w areszcie wydobywczym. Areszt wydobywczy to taki czas, kiedy służby mają świadomość, że człowiek jest niewinny, nie ma dowodów, ale się go trzyma, by skruszał. Ja dostaję informację, że mam być poddany czemuś takiemu. No znałem trochę ludzi, którzy mieli i że tak naprawdę decyzja zapadła poza sądem, a to jest tylko kropka nad i. No i ja byłem wtedy w kościele świętego Stanisława, no i dostaję tą informację, że to się stanie, tak. Ja chciałem wrócić do domu, ale wtedy był Czarek Gmys, który mówi, Czarek kiedyś zajmował się tematyką religijną w redakcji Życia, później stał się śledczym, teraz jest korespondentem w Berlinie, TVP, i Czarek mówi, słuchaj, zostań tutaj, jak już mają cię aresztować, to niech cię aresztują tutaj, w kościele, bo jest taki stary zwyczaj, dobry, chrześcijański, że na terenie kościoła nie powinno się tego robić. A ty tutaj jesteś, przy grobie księdza Popiełuszki, niech to ma wymiar symbolu, niech cię tu aresztują, niech cię tu aresztują. No i to gdzieś tak zostało we mnie. I do północy tam byłem, nikt po mnie nie przyszedł.
przychodzili ludzie, wychodzili, krewni, przyjaciele. Czyli wiedzieli, że tam jesteś? No, wszyscy wiedzieli, bo przyjeżdżały telewizje, Telewizja Polska, TVN, Polsat, jakieś stacje radiowe, bo już poszła w eter informacja, że idę do aresztu wydobywczego, do aresztu, tak, nie mówiono wydobywczego. Więc poza tym było trochę dziennikarzy, których znałem. Właśnie Czarek, Messini, oni też rozmawiali, Bogdan Rymanowski, który się zachował wspaniale, pracował w TVN-a. Pierwszy zrobił ze mną rozmowę i powiedział, że zrobi wszystko, żeby pokazać tą grandę. Miał z tego powodu bardzo trudną rozmowę z Walterem, który bardzo go ostro zaatakował za to, że zrobił taką audycję. Więc ja tam byłem przy tym grobie księdza Jerzego. Ludzie się pojawiali, znikali, a ja tam czekałem na aresztowanie. Modliłeś się wtedy? No tak. Każdy w takiej sytuacji w rozpaczy, kto wierzy, to się modli, jak tylko możemy się modlić tonący. Byłeś wkurzony na Boga? Nie, wkurzony nie. Człowiek zrozpaczony może być i wkurzony, ale nie byłem wkurzony na Boga. Nie, byłem... Gdzieś powoli chyba docierało do mnie, że to może być koniec wszystkiego. Modliłem się, a jednocześnie diabeł był blisko i gdzieś koło północy ksiądz proboszcz mówi: Panie Wojciechu, no północ i tak dalej, może to nie uchodzi, żeby Pana tu aresztowali. Tutaj przy grobie księdza Jerzego. On mnie nie wypędził, ale mi dał do zrozumienia, że może mieć to wymiar skandalu, a on delikatnie poprosił, by nie robić tutaj skandalu. No więc posłuchałem. Nie o północy pojechałem z żoną do siostry żony na Pragę, licząc się z tym, że w każdej chwili możemy zostać zatrzymani, a ja zawieziony do więzienia. Ale nikt po mnie nie przyszedł. Rano chciałem pojechać do mieszkania, wziąć jakieś tam rzeczy, licząc się, że w każdej chwili będę aresztowany, nie wiem, książkę, szczoteczkę do zębów, no to, co się bierze, jak człowiek idzie siedzieć, być może na parę lat, nie wie na ile. Nigdy nie miałem tego doświadczenia, ale no, parę rzeczy, wiadomo, że jakaś książka, może coś tam jeszcze. Ale przejeżdżaliśmy taksówką koło kościoła świętego Stanisława. A ja wtedy rano, ja już byłem wrakiem, w zasadzie całą noc nie spałem. Modliłeś się też tej nocy? Modliłem się jak człowiek tonący, ale też będący w rozpaczy. No i patrząc w lustro, mając świadomość, że ja może stamtąd nie wyjdę, bo to była sprawa, o której dziś niewiele pamięta, jak ważna. No wtedy mówiono, że jest w niej marszałek Sejmu, Komorowski, ale w tej sprawie wypowiadał się bardzo mocno sam premier Donald Tusk, który mówi: poznałem materiały, szef ABW mnie obeznajmił, to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa, mająca reperkusje międzynarodowe. No to no miałem świadomość, tak, co się dzieje. Zresztą miałem świadomość, że skoro przez te dwa miesiące w zasadzie codziennie o mnie pisano w formule przestępca, bandyta, wstyd dla całej braci dziennikarskiej, no mnóstwo tego było, ocean takich pomyj, wokół człowieka robi się pusto. Co czułeś, kiedy wiedziałeś, że to nie do końca jest prawda? Słucham? Miałeś świadomość, że to nie do końca jest prawda. Co wtedy czułeś, kiedy czytałeś te materiały? Zastanawiam się, jak odpowiedzieć na twoje pytanie, Tomku. Miałem świadomość, że nic z tego nie jest prawdą, a nie, że nie do końca to jest prawda. Miałem na myśli, że sytuacja, w której jesteś, aresztowanie, no to było prawdą, że zostałeś oskarżony. Nie miałem na myśli rzeczy, które tam były pisane. Znaczy, człowiek czuje bezradność, no bo jak ma naprzeciwko siebie aparat państwa demokratycznego, o którym mówią, że jest państwem demokratycznym,
I człowiek ma świadomość, że niczego złego nie zrobił, wykonywał tylko swoją pracę, ma za to iść siedzieć, jak mi przekazano, na lata, chyba że będę mówił rzeczy, których nigdy nie było i obciążał ludzi, o których nic nie wiedziałem, by popełnili coś złego. Chodziło im przede wszystkim o Macierewicza wtedy. To padło jasno, była taka mocna sugestia, nie wprost, ale dureń by zrozumiał, w rozmowie z prokuratorem Michalskim i prokurator Mamej. Panie Sumniński, prokurator jest pierwszym obrońcą oskarżonego. Wstawiałem takie bajki, takie bajeczki. My tutaj jesteśmy, żeby dociec prawdy, takie bzdury. Tylko niech pan powie, jak to tam naprawdę było, tak? Nie chodzi nam o to, żeby pana zamykać, chodzi nam o prawdę. Chodzi o to, żeby sprawdzić, co się w tej komisji dzieje. Pan może stąd dzisiaj wyjść, my chcemy poznać fakty. I takie wycieczki w stronę Macierewicza, tak? No dla mnie przesłanie było jasne tych rozmów. Wymyśl coś, że oni są skorumpowani, opowiedz jakieś historyjki, które nie miały miejsca. Chętnie się nimi zajmiemy na oczy całej Polski, a ty może gdzieś tam rykoszetem oberwiesz, ale na pewno nie będziesz głównie atakowany. Natomiast no, w sytuacji, w której nie pójdziesz na tak zwaną współpracę, no to będziesz siedział, aż pójdziesz. No jest ten moment, w którym rzeczywiście to do mnie dotarło, że ja mogę stamtąd nie wyjść, bo albo się załamię, albo ktoś mnie pomoże, bym poślizgnął się na mydle. Różne rzeczy dzieją się w miejscach tego typu. Sam pisałem o tym w wielu artykułach, ile osób wchodzi i nie wychodzi z konkretami, z nazwiskami, z datami i tak dalej. Żona na zewnątrz poddana tej dalszej opresji, presji sama. No dzieci zostaną same, no taki miałem wtedy obraz, tak? I ta myśl, jak nie będzie mnie, to wszystko się skończy. To wszystko się skończy. I w pewnym momencie człowiek w rozpaczy czepia się tej myśli, jakby to było rozwiązanie. Jak koło ratunkowe? Tak, jak koło ratunkowe, jakby to było rozwiązanie wszystkich problemów. No to diabeł musiał naprawdę być blisko, bo człowiek wierzący wie, że to nie jest rozwiązanie, tylko to jest dopiero początek problemów człowieka, który coś takiego robi. Ale myślę, że w takiej sytuacji to człowiek już nie myśli racjonalnie, tylko po prostu, no tak jak mówię, ja lewitowałem przez ten kościół, bo nawet nie szedłem, tylko lewitowałem, tak to zapamiętałem. Nie ma przyszłości, nie ma przyszłości. To taki stan, którego nie miałem nigdy wcześniej, ani nigdy później. Myślałeś wtedy o tej rozmowie, którą przeprowadziłeś kilka tygodni wcześniej? Nie, te argumenty, wszystkie one zostały gdzieś za mgłą. Jak człowiek chwyta się takiej myśli rozpaczliwej, nie wiem, każdy przypadek pewnie takiej sytuacji jest inny. No w moim przypadku to było tak, że nie było przeszłości i nie przyszłości i teraźniejszości też nie było, była tylko myśl, niech to się skończy, niech to się skończy. Więc nawet nie myślałem o tej rozmowie w programie, czy o innych takich rozmowach. To wszystko gdzieś było zupełnie zostawione. To było tylko uczepienie się myśli, a potem to już tylko jedno. Czy jak o tym myślisz teraz, to emocje w tobie są nadal żywe? Znaczy, to jest coś takiego, co jest w człowieku i zawsze będzie. I myślę, że to wydarzenie zmieniło mnie na zawsze, zmieniło moją rodzinę, niestety nie pozytywnie, bo wiele osób mówi, że po takich sytuacjach to ludzie się zmieniają na plus albo na minus. Nas to jakiś mierze zniszczyło, to jest takie złamane drzewo, znaczy my przetrwaliśmy to jako rodzina, ale wiele rzeczy zmieniło się nieodwracalnie, na przykład zaufanie do ludzi. Znaczy paradoks polega na tym, że we mnie ono jakoś się odrodziło, bo poznałem
bo moją terapią były spotkania z Państwem, pisanie książek, wylewanie na papier, spotkania, rozmowy, miałem ich tysiące, więc gdzieś w duchu tego to zaufanie się odradzało. Natomiast w żonie umarło no, chyba bezpowrotnie, bo przestała wierzyć ludziom, a wcześniej wierzyła bardzo i zaczęła myśleć raczej o ludziach w kategorii zagrożenia. I nasz dom stał się domem zamkniętym, jak kiedyś był domem otwartym. I to niestety miało później wiele reperkusji dla wszystkich, łącznie dla dzieci. No nawet na spowiedzi tego typu, nie chcę oczywiście, rozumiecie Państwo, mówić o wszystkich osobistych sprawach, bo no bo to właśnie trzeba zostawić już tylko spowiedzi tej prawdziwej. Natomiast tamto wydarzenie było takim wydarzeniem przełomowym w naszym życiu, które przyniosło wiele, wiele bardzo złych rzeczy ze sobą i kilka dobrych. Dla mnie na przykład po tych 3 miesiącach, jak opuszczałem szpital i wtedy pierwszy raz przeczytałem Pismo Święte, tak od deski do deski, taki ze mnie katolik, że wcześniej czytałem fragmentami, no to wyszedłem z przekonaniem, że z taką głęboką wiarą, bo dużo rozmów z księdzem, jednym, drugim, kapelanem szpitalnym, że choćby było piekło i szatani, to nigdy, przenigdy, mi urazy, nigdy nie wolno już czegoś takiego zrobić. Trzeba przejść swoją drogę do końca. No i to hasło, które tutaj sobie przyjąłem za motto, to znaczy dwa hasła. Nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy, a drugie, nigdy się nie poddawaj. I one stały się wyznacznikiem reszty mojego życia, czyli bez względu na to, co jeszcze życie przyniesie, trzeba przejść tą drogę do końca, bo to Pan Bóg powinien zdecydować. On zabiera nas w najlepszym momencie naszego życia, a nie my powinniśmy decydować. Najlepszym, z którego jest nam najbliżej do zbawienia, jak wierzę, a nie to my powinniśmy decydować, kiedy to się stanie. Podjąłeś decyzję o tym, że już nie chcesz żyć. Poszedłeś do kościoła, to było dnia następnego. Trzeba odpowiadać, tak? Tak, no całą noc spędziliśmy u siostry żony i u jej męża. Rozmawialiśmy do rana. Nie spałem. Poszedłem rano do łazienki, a tam była żyletka. Ja tę żyletkę machinalnie wziąłem. Wtedy chyba zacząłem myśleć o tym, bez chyba, że trzeba to skończyć. I już wyjeżdżając od Hani, bo tak ma na imię, wyjeżdżałem z przekonaniem rano, że trzeba to skończyć. I myślałem o tym, by to zrobić nad Wisłą. Ale jak przyjeżdżaliśmy koło kościoła świętego Stanisława, to przypomniałem sobie Cezarego Gmyza. Niech to się stanie w tym miejscu, jak mają cię aresztować, to niech to zrobią w tym miejscu, niech ma to wymiar symbolu. I poprosiłem, by się taksówka zatrzymała, żeby żona wzięła mi szczoteczkę, książkę jakąś, a ja się tu jeszcze pomodlę, tak powiedziałem. Ale poszedłem z przekonaniem, żeby się nie pomodlić, tylko żeby ze sobą skończyć. I chyba już nie chcę o tym mówić. Następnego dnia obudziłeś się w szpitalu. Następnego dnia, po kilku dniach, żałowałeś, że nie udało ci się zakończyć swojego życia? Nie, nie żałowałem, przeciwnie, to było otrzeźwienie, to był taki moment, w którym do człowieka dotarło, co mogło się stać. W kościele było pusto, nie było żywego ducha. Gdyby nie przypadkowa osoba, która może nie była przypadkowa, to pewnie by mi się udało. I wtedy do mnie dotarło, co najlepszego zrobiłem i chciałem zrobić. No co będę Państwu mówił? No to człowiek w takiej sytuacji to jest jak małe dziecko, tak? To przylega do Pana Boga i rozpacz bezdenna, ale to był dziwny stan, bo człowiek był poszywany, był fizycznie wrakiem, był z jakimiś kroplówkami, bo straciłem dużo krwi. Potem byłem otumaniany rozmaitymi lekami. Przez kilka dni praktycznie spałem. A przy moim łóżku stał policjant bez przerwy.
bo byłem cały czas zbiegiem, który chciał zbiec do innego świata, ale byłem zbiegiem. No i tak to trwało sobie przez prawie 2 tygodnie. Po tych 2 tygodniach około, nie wiem, 12-13 dni, jak już trochę zacząłem chodzić do siebie, to się zebrała wysoka komisja biegłych sądowych, którzy mieli orzec, co dalej. No i ta komisja orzekła, że mają przed sobą ludzki wrak. I ten ludzki wrak, zanim pójdzie siedzieć, to powinien się podleczyć. Niekoniecznie w warunkach więziennych. No i spędziłem tam 3 miesiące na oddziale zamkniętym, gdzie poznałem taki oddział typowy dla samobójców, bo większość pacjentów to byli samobójcy. Nie doszli, odratowani. No, chyba 3/4 to byli tacy ludzie. No opowiadałem państwu, spotkałem chłopca, który na oczach którego ojciec zabił matkę. Skoczył z 10. piętra i sam się zabił. I ten chłopak też się chciał zabić. Jak wyszedł z tego oddziału, to udało mu się, jeśli można tak powiedzieć, zabił się, Maciek. Było wiele innych, to taki ocean ludzkiego cierpienia, no, niesamowite miejsce, gdzie można nabrać dystansu do całego świata. Bardzo specyficzny czas, bardzo specyficzny czas. Taki czas, jakiego większość ludzi nigdy nie ma w życiu. No bo mało kto ma taką sytuację, w której wszystko się zatrzymuje. Nie ma spotkań z ludźmi, nie ma rozmów, nie ma telefonów, komputerów. W zasadzie są tylko rozmyślania. Gdzieś tam po kilku tygodniach jakieś próby, nazwijmy to, terapii, rozmawiania. No i oczywiście na koniec czegoś takiego jest sytuacja, w której zbiera się znowu komisja, co dalej. No ja się liczyłem z tym, że pójdę siedzieć. Zresztą zostałem wezwany do prokuratury i byłem już gotowy na to, żeby iść siedzieć, niech będzie co ma być. I wtedy pan prokurator Michalski, prokuratury krajowej, dobry aktor w dobrej roli, którego później odsunięto od mojej sprawy, za fabrykowanie dowodów, Jolanta mamej też, odebrano mi immunitety prokuratorskie, a wystąpił o to sędzia, który ma dzisiaj twarz kasty. To pewnie państwu mówiłem, że życie pisze niezwykłe scenariusze. Ale do tego może dojdę. Prokurator Michalski, kiedy mnie wezwał po tym 3-miesięcznym pobycie w szpitalu, mówi: panie Sumliński, no tam pan swoje przeszedł. Wynika z tego, że jest pan zdrów, może pan brać udział w procesie, komisja to orzekła. Ale wie pan co, jak pan wystąpi, żeby zawiesić ten proces, to my rozważymy, i to może pozytywnie, no bo po takim przeżyciu to pan musi dojść do siebie. Taki troskliwy człowiek. Ja od razu zrozumiałem, dokąd zmierza. Ja wystąpię o to, żeby zawiesili proces. Oni go zawieszą, bo trochę im się pokomplikowało to, co chcieli ze mną zrobić. Media trochę o tym pisały. Trochę ta sytuacja też nie po ich myśli wygląda. Pojawia się nazwisko Komorowskiego w tej historii. Więc pali na pomysł zawiesić tą historię. Ja występuję, jakbym wystąpił o to, żeby zawiesić, to oni by łaskawie się zgodzili. Być może nigdy ten proces by nie został odwieszony. A ja bym był wariatem, który popełnił przestępstwa i w oczach wielu spośród państwa, przy pomocy życzliwych mediów, zostałbym albo wariatem, który uciekł wariactwo, albo przestępcą, któremu się upiekło, bo sfiksował. Taki był pomysł pana prokuratora Michalskiego i pani prokurator Mamej. Ja wtedy powiedziałem,
Nie, panie prokuratorze, nic nie będę pisał. Przejdźmy tą drogę do samego końca, bez względu na to, jaki będzie ten koniec. I dwa tygodnie później dostałem wezwanie na przymusowe stawienie się w tworkach. Taka sowiecka metoda. Nie udało się ze mnie zrobić przestępcy, to może przynajmniej uda się zrobić wariata, który pewnie jest przestępcą, ale mu się upiekło, bo został wariatem. No więc musiałem się stawić w tych tworkach, bo by mnie doprowadzili. No i takich dwóch jegomości ze mną rozmawiało, bardzo nieprzyjemna rozmowa. W szpitalu już, tak? W szpitalu, w tworkach, tak. Gdzie zostałem wezwany pod, że jak się nie stawię, to będę doprowadzony. No więc taka rozmowa w duchu, jakby byli przekonani, jakby byli zdeterminowani, tak chcę to nazwać, żebym dostał świadectwo, że nie mogę brać udziału w procesie. Ale ja przyjechałem tam zdeterminowany, czyli chcieli podważyć... Twoją wiarygodność? Orzeczenie trzech biegłych sądowych, którzy stwierdzili, że mogę brać udział w procesie. Prokuratura zażądała dodatkowego badania. Czyli jakby wiarygodność twoją psychiczną taką? Prokuratura po prostu chciała skończyć ten proces, że zostałem szaleńcem. Przekaz miał być jasny dla państwa. Jestem przestępcą, któremu się opiekło, bo zostałem wariatem. Ja to rozumiałem i pojechałem tam zdeterminowany, by udowodnić tym ludziom, że nie poddam się i że będę ze wszystkich sił walczył o to, by pokazać, że nie jestem wariatem i że chcę wziąć udział w tym procesie. Większość prawdziwych przestępców byłoby szczęśliwych, że nie idą siedzieć, tylko dostają świadectwo, że nie mogą brać udziału w procesie. Ale ja nie byłem prawdziwym przestępcą, bo to byłby mój koniec, jako człowieka, dziennikarza, na każdym poziomie. Więc prowadziłem z nimi rozmowę bardzo ostrą i bardzo merytoryczną, ale poprzedziłem tę rozmowę przygotowując się, bo odbyłem długą rozmowę z panią profesor Lidią Grzesiuk z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnym polskim psychologiem, którą znałem, bo tworzymy to samo środowisko psychologów. Poznaliśmy się, a nawet zaprzyjaźniliśmy, mimo że pani profesor jest ode mnie sporo starsza, jest wybitnym polskim psychologiem i psychoterapeutą. I ona mi bardzo dużo powiedziała w kwestii tego, co oni mogą, a czego nie mogą. Czyli na przykład, że jeżeli ta komisja orzeknie o mojej niemożności brania udziału w procesie, to mam pełne prawo odwołać się do innych biegłych, których mogę sam wskazać z listy biegłych sądowych. I ja to tym ludziom powiedziałem, więc oni mnie pytają, jak ja się tu dostałem, tak? Ja mówię, przyjechałem samochodem. Jak to, sam pan przyjechał? Tak, przyjechałem, normalnie funkcjonuję w życiu publicznym, zamierzam wrócić do dziennikarstwa, chcę wziąć udział w tym procesie, no ale jak? To była taka rozmowa, gdzie oni ze wszystkich sił próbowali mnie przekonać, że warto przyjąć tę ofertę, a ja ze wszystkich sił im pokazywałem, że normalnie funkcjonuję w tej nienormalnej sytuacji, że się załamałem, ale wstałem z kolan i zrobię wszystko. I nawet jeżeli na siłę zrobią ze mnie szaleńca, to się będę odwoływał i łatwo im to nie przyjdzie. I po kilku godzinach tego badania jeden z nich mówi, tak jakby inaczej już patrzył i mówi, wie pan co, rzeczywiście coś pan przeżył, coś pan przeszedł, tak jakby... Jestem przekonany, że to byli ludzie, którzy mieli misję do zrobienia, czy pseudomisję. Inaczej, mieli zadanie, nie misję. I na koniec jakby zmienił narrację, mówi tak, pan rzeczywiście, wszystko jest z panem w porządku, może pan wziąć udział w tym procesie. I dostałem, prokurator Michalski i Jolanta Mamej dostali zaświadczenie, że nie jestem szaleńcem, nie jestem wariatem, przeżyłem załamanie sytuacyjne, ale tak jak każdy inny obywatel, mogę wziąć udział w procesie karnym. Na czym mi zależało w tej sytuacji? No i zostałem ponownie wezwany do prokuratury, oni już mieli to pismo, czyli kolejni biegli potwierdzili, że wszystko ze mną w porządku
I prokurator Michalski, bardzo smutny, wyraźnie smutny, mówi, no rzeczywiście, no to rozpoczynamy od początku proces. Zanim przejdziemy dalej, to chciałem ciebie zapytać. No i później trwało to 8 lat. Co takiego stało się w tobie od tego dnia w kościele, kiedy podjąłeś decyzję, że nie chcesz żyć, do tego dnia, kiedy robiłeś wszystko, żeby udowodnić, że nie tylko chcesz, ale chcesz walczyć o prawdę? Znaczy, jest taka granica strachu, po której się spokój zaczyna i jak człowiek miał nie żyć, a potem żyje, jak był zdeterminowany i gotowy na to, żeby skończyć, a potem dostaje dodatkowy czas, no to jest to bonus, to jest to taka forma czegoś nadprogramowego. Czujesz, że teraz twoje życie jest nadprogramowe? Od 2008 roku tak czuję. I dlatego się nie boję. Jeżeli mam jakieś obawy, no to rodzinę, wiadomo, każdy ma. Natomiast jeśli chodzi o mnie, niech robią, co chcą. Mnie nie mogą już przestraszyć. I dlatego aneks do raportu WSI, który jest państwa własnością, państwo poznacie. A jak? No pomilczmy na ten temat, ale poznacie w tym roku. Co cię, Wojtku, najbardziej motywuje do działania? Co mnie motywuje do działania? Znaczy... Żeby porozmawiać o tym, co motywuje do działania, to myślę, że można odpowiedzieć krótko, ale można też opowiedzieć w parunastu czy parudziesięciu zdaniach. To chyba łatwiej mi będzie paradoksalnie opowiedzieć trochę szerzej, bo wiecie państwo, jest coś takiego, że jak mam mówić 3 godziny, to mówię jak jest, bo nie mam z tym problemu. Natomiast jak mi ktoś mówi, masz 20 sekund i masz coś powiedzieć, to ja muszę 3 godziny pomyśleć. Co powiedzieć 20 sekund, więc łatwiej mi chyba będzie opowiedzieć, co mnie motywuje do działania nie w 3 godziny, ale w kilka minut, nie w kilkanaście, tylko w kilka minut. Ja myślę, że to są dwie rzeczy. Nazwałbym je relacje i inspiracje. Jeśli chodzi o relacje, to myślę, że jak każdy z nas, zakładam, że państwo myślicie podobnie, którzy przychodzą na tego typu spotkania, że relacje mamy z Panem Bogiem przede wszystkim. Mamy relacje z innymi ludźmi, na końcu relacje ze sobą. Z Panem Bogiem to wiadomo, to jest rzecz indywidualna. Każdy ma swoją... sobie wypracowuje przez całe życie. Jeśli chodzi o innych ludzi, przepraszam za ten długi wstęp, ale na końcu zrozumiecie państwo, do czego zmierzam. Jeśli chodzi o innych ludzi, no to myślę sobie, że tak jak Pan Jezus miał ulubionego ucznia, nazywał się Jan, nie Piotr, tylko Jan, ten, który był pod krzyżem do końca. Ale miał 3 ulubionych uczniów, Jana, Jakuba i Piotra. Ale miał 12 apostołów. A niewiele osób wie, że miał w ogóle 72 uczniów. 12 apostołów, 72 uczniów. Ale chciał być w końcu dla wszystkich. Czyli był Jan, ten ulubiony, była 3, Jan, Jakub, Piotr, było 12 apostołów, było 72 uczniów, ale byli ludzie dookoła w dalszych kręgach, dla których Pan Jezus też chciał coś, chciał dać zbawienie wszystkim. Ale był nie tylko Bogiem, ale także człowiekiem. Jak mógł to zrobić dla wszystkich? Mógł dla Jana, Jakuba, Piotra, dla 12 apostołów, jako człowiek, dla 72, ale dla wszystkich? Ja to nazywam na swój własny użytek inspiracją. Czyli mógł robić to, można to w słowo wziąć w cudzysłów, by inspirować ich do tego, by uwierzyli, biorę to w cudzysłów, słowo,
by uwierzyli, że jest Bogiem, że będą zbawieni, jeśli w to uwierzą. I od tej historii przejdę do twojego, Tomku, pytania. Mnie motywuje do życia, do działania inspirowanie. Ja też mam krąg swoich ludzi, swoich bliskich, najbliższych jak każdy z państwa, dla których, którzy są właśnie najbliższymi ludźmi. Ale sprawia mi, nie chcę powiedzieć radość, bo to może nie jest to słowo, ale właśnie motywuje mnie bardzo do działania taka wola do tego, by próbować być na miarę swoich skromnych sił i możliwości inspiracją dla czytelników, widzów, ludzi, których spotykam, bo oni wszyscy, wszyscy państwo, których poznaję, jesteście dla mnie inspiracją. Próbuję to wytłumaczyć. Myślę, że każdy z nas, Tomasz, wszyscy z państwa, ja, każdy inspiruje innych do czegoś. Wszyscy inspirujemy ludzi do czegoś. Do czegoś dobrego albo do czegoś złego. Jeżeli ja na przykład spotykam, widzę ludzi, którzy mówią o sobie albo publicznie mówią Bóg, honor, ojczyzna. A trochę ich znam i wiem, co jest w tle. I wiem, że traktują to jako parawan, bo w rzeczywistości są kłamcami i chodzi im tylko o pieniądze. Albo pieniądze i władzę. A Bóg, honor, ojczyzna chodzi tylko o to, by państwa zwieść. To oni inspirują do zła. Bo ludzie, którzy słyszą, że oni powołują się na Boga, a wychodzi czasami jak podszywka spod kurtki, że za tym powoływaniem się na Boga są niecne czyny i podłe czyny, wykonują strasznie krecią robotę. Robią bardzo złą rzecz. Inspirują do czegoś złego. Ja bardzo bym, to jest moje marzenie i cel, ta droga, której staram się trzymać, by ze wszystkich sił próbować inspirować do czegoś dobrego. Mi się to nie zawsze udaje. Nie zawsze mi się to udaje. Jestem człowiekiem, mam swoje słabości, popełniam błędy. Mnóstwo ich popełniłem, mnóstwo. Upadki, też mnóstwo. Ale staram się przynajmniej nie powtarzać tych błędów, a z upadków powstawać. Innymi słowy, bardzo się staram, by każdy kolejny dzień ludzi, którzy mnie spotkają, inspirował do czegoś dobrego, a nie do czegoś złego. Bo każdy z nas inspiruje, każdy z nas, do dobra albo do zła. Więc mnie motywuje taka wola do tego, by próbować inspirować ku dobru. Ja nie chcę używać górnolotnych słów, mówić o prawdzie i tak dalej, bo to nie chcę, żeby to zabrzmiało jak frazesy, tylko próbuję państwu pokazać mój sposób myślenia. Jeżeli napiszę książkę i wierzę, że jest prawdziwa, że tam jest dobro, nawet jeżeli ta książka opisuje ciemne rzeczy, to wierzę, że to służy dobru. Niektórzy mogą powiedzieć, bo mam i takie osoby, no dobrze, ale opisujesz zło. Mnie się zawsze przypomina Andrzej Witkowski, z którym rozmawiałem i pytałem, Andrzej mi kiedyś mówił o tym, że on jak był młody, to marzył o tym, ja zresztą też, chyba większość o tym marzy, że jak człowiek wykona swoją pracę dobrze, to na końcu jest ludzki uśmiech. Bo przecież nie ma piękniejszej pracy, jak państwo dobrze ją zrobicie i na końcu jest ludzki uśmiech. I Andrzej mówi do mnie, a ja mam taką pracę, że jak ją dobrze wykonam, to na końcu są ludzkie łzy, bo zamykam ludzi do więzienia. I przecież ten człowiek, którego zamykam, ma ojca, matkę, dzieci, brata, żonę
jego cierpienie jest cierpieniem wszystkich. Ja sobie pomyślałem, że moja praca jest trochę podobna. Ja nie zamykam do więzienia, ale czasami się przyczyniam, że ktoś trafia do więzienia albo że ktoś ma kłopoty. I kiedy to słyszałem, to zapytałem Andrzeja, jak ty sobie z tym radzisz? Że chciałeś wykonywać dobrze pracę, za którą jest ludzki uśmiech, a wykonujesz, za którą są ludzkie łzy. I on mi powiedział, że jedyne, co może w tej sytuacji zrobić, oprócz modlitwy codziennej i przylgnięciu do Pana Boga codziennej mszy, to stuprocentowe przekonanie, nie 99, tylko stuprocentowe, że wykonuje swoją pracę zgodnie z tym, co ma w sercu, zgodnie z tym, w co wierzy i z absolutnym przekonaniem, że człowieka, którego stawia w stan oskarżenia, jest człowiekiem winnym. Powiedział mi, że jeżeli ma 99% przekonanie, to odkłada akt oskarżenia do szuflady. Bo mówi, gdybym oskarżył jednego człowieka, co do którego mam cień wątpliwości, że jest winny, to sumienie do końca życia nie dałoby mi żyć. I ja tę rozmowę odbyłem z Andrzejem bardzo dawno temu i przyjąłem sobie za motto, by spróbować ze wszystkich sił działać podobnie w swojej branży. To znaczy, jeżeli czegoś jestem pewien, że to jest prawdziwe, szczere, uczciwe, to staram się o tym pisać. Natomiast jeżeli nie jestem pewien, mam cień wątpliwości, to wolę tę osobę pominąć. I nawet jeżeli, nie wiem, informacja wydaje się bardzo ważna, ciekawa, interesująca, ale nie jestem pewien, wzorując się na Andrzeju, po prostu zostawiam to. No i tak próbuję właśnie działać za przykładem mojego mistrza, jednego z moich mistrzów, który przekonał mnie, że można wykonywać zawód, na końcu którego pokazuje się ciemne strony życia, zachowując czyste sumienie i mając przekonanie, że służy się dobru. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie jak trzeba, ale jeżeli nie, no to najwyżej dopytaj. Z których swoich spraw jesteś najbardziej dumny? Spraw, bo... Twoich śledztw, twoich działań, twoich osiągnięć, tego, co jest związane z twoją pracą zawodową. Z pracą zawodową. To trudne pytanie. Trudne pytanie, dlatego że ja do każdej pracy, którą robię, czy robimy teraz z Tomkiem Budzyńskim, kompletnie nie mam dystansu i kompletnie, ale to kompletnie nie mam obiektywnego stosunku, obiektywnej oceny. Myślę, że każde śledztwo, jakie wykonujemy, staramy się w nie wkładać maksimum serca i każdą książkę staramy się zrobić najlepiej, jak potrafimy. Możesz powiedzieć, dlaczego nie masz tego dystansu? Bo ja się z tymi sprawami i z tymi śledztwami w jakiś sposób utożsamiam. Ja w nie wchodzę. Ja nimi żyję. Ja długo o tym myślę. Ja, jak analizuję materiały, tak jak teraz aneks do raportu WSI, to staram sobie przypominać sytuacje z przeszłości, patrzeć obrazami, łączyć to wszystko. Jak piszemy książki, to wygląda, no pokój wygląda jak takie miejsce, gdzie jest 1000 karteczek, które przypominają taką siatkę. To wszystko jakoś tam łączymy, gdzie są luki do wypełnienia. Jest bardzo trudne pytanie. Natomiast myślę, że są takie książki, które właśnie nie są śledcze, a które są dla mnie szczególne. Na pewno nie nazwałbym ich najlepszymi albo najważniejszymi, ale właśnie szczególnymi. Jesteś z nich dumny? Nie wiem, czy słowo dumny jest dobre, bo
Wiecie Państwo, ja generalnie, ja chyba się kompletnie wyzbyłem poczucia dumy. Po próbie samobójczej w szpitalu, kiedy złamano mnie jak drzewo, stałem się człowiekiem bardzo, ale to bardzo pokornym, bardzo. Myślę, że pokora to jest słowo, które mi bardzo pomaga. Ja czasami, tak po ludzku, przyznaję, bez bicia, czasami zapominam, ale tylko czasami, bo za chwilę do tego wracam. Innymi słowy, duma się troszeczkę może wiąże, może to źle interpretuję, ale duma się chyba troszeczkę wiąże z pychą albo z takim poczuciem, że coś, że dużo znaczę. To jest mi kompletnie obce, kompletnie obce. To jak Państwu opowiadałem, jeżeli człowiek przejdzie taką drogę, kiedy 12 maja podpisuje umowę z Telewizją Polską na pracę w agencji filmowej, pisanie scenariuszy i nie muszę rezygnować z tego, co robiłem do tej pory, programów telewizyjnych, pisanie do redakcji. Ja wtedy pracowałem, byłem freelancerem, czyli nie byłem podwiązany pod żadną redakcję, wywalczyłem to sobie, mało kto miał ten komfort. Pracowałem dla Telewizji Polskiej ogólnej, gdzie miałem tej na Woronicza, gdzie miałem swój program Śledczy 30 minut, 2 miliony widzów, sukces. Pracowałem dla Telewizji Lubelskiej, gdzie miałem swój autorski program Oblicza Prawdy. Pracowałem, pisałem publikacje dla Wprost. Pisałem książki. I mam jeszcze pracować w Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, gdzie za pierwszy development to jest scenariusz, ale to jest z dostarczeniem dokumentów, które potwierdzają, że, czyli takich wielu materiałów, które potwierdzają, że, bo pierwszy scenariusz miał być w kryptonim Popiel, 10 odcinków, Telewizja Polska miała wyprodukować 10 odcinków o tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki. To miał być serial, 45-minutowy każdy odcinek, dokument fabularyzowany, czyli wszystko oparte na faktach, ale aktorzy odgrywają sceny, które były prawdziwe. Czyli bardzo ciekawa forma i ja miałem dostarczyć w tym developmencie też dowody na to, że te sceny się naprawdę wydarzyły, że one są prawdziwe. I wiecie Państwo, taki development, podpisałem umowę ze Sławkiem Jóźwikiem, dyrektorem agencji filmowej, i z Andrzejem Urbańskim 12 maja 2008 roku na 500 tysięcy złotych. Gigantyczne pieniądze. Oczywiście one nie były dla mnie. Były dla mnie w tym sensie, że miała je zostać moja firma, Wojciech Sumniński, reporter, ale miałem się nimi podzielić z kilkoma współpracownikami, oczywiście zapłacić od tego podatek i tak dalej. No koniec końców dla mnie by zostało z tego całkiem sporo, ale to nawet nie chodzi o pieniądze w tym momencie. Chodzi o to, że robienie takiego filmu, który obejrzą miliony ludzi, świetnie, uczciwie zarabiając, co przecież dla ojca rodziny, który ciągle jest w domu nieobecny, ma swoje znaczenie, że rodzina będzie też, no mogła, nie wiem, każdy, kto ma dzieci, wie, ile to kosztuje, nauka, no różne, wiadomo, tak. Pracujemy też dla pieniędzy, co w tym złego? One nie były dla mnie najważniejsze, ale przecież nie ma chyba nic złego, jeżeli ktoś może za dobrą pracę zarobić więcej niż mniej. Te pieniądze były dla mnie gigantyczne, olbrzymie. W 2008 roku 500 tysięcy to jest majątek. I to się wszystko dzieje 12 maja, a 13 rana, maja rano mam kajdanki na rękach, tracę pracę jedną po drugiej, nie ma oczywiście tego developmentu i tego scenariusza, nic nie ma. Przyjaciele się odwracają, człowiek zostaje sam, ze zniszczoną reputacją, w oczach opinii publicznej jest przestępcą, rodzina jest zniszczona, popadamy w długi. Ja mam iść do więzienia czy do aresztu wydobywczego na lata. Jesteśmy ludzkimi wrakami, wszyscy wytykają nas palcami. I ta droga
od dnia, w którym osiągam najważniejszy sukces zawodowy w życiu, 12 maj, do dnia, kiedy wpadam w największą przepaść w swoim życiu, czyli do 13 maja, to jest raptem kilka godzin. Jeżeli ktoś ma takie doświadczenie w życiu, że jednego dnia mu się wydaje, ile ci się udało osiągnąć, a następnego dnia jest wrakiem, to ktoś taki nigdy w życiu nie będzie już czuł pychy, buty, nigdy. Bo wie, jak człowiek, że z jednej strony człowiek to jest coś bardzo ważnego, ważniejszego niż gwiazda, że jesteśmy jedyni, niepowtarzalni, ale z drugiej strony jesteśmy niewiele znaczący. Tyle co pyłek. I we mnie są takie dwa uczucia, że z jednej strony każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest dla Pana Boga największą wartością, ale z drugiej strony niech nam się nie wydaje, panowie premierowie, ministrowie, prezydenci, że wy coś tam znaczycie. Wam się tylko tak wydaje. Nie jesteście wcale lepsi od nas tutaj siedzących na tej sali. Dlatego ja nie mam w ogóle szacunku dla etykietek. W ogóle, zero, zero. Jak ja widzę, jak, nie wiem, pan minister gdzieś głowę wysoko zadziera, bo jest wielkim panem ministrem, przepraszam, to mnie pusty śmiech ogarnia. Nie mam szacunku dla posłów, dla senatorów, tylko dlatego, że są posłami i senatorami. Mam szacunek, jeżeli robi dobry człowiek dobrą robotę. Pamiętam, jak byłem na takim spotkaniu w Londynie i padło tam takie pytanie, było nas kilku dziennikarzy, Rafał Ziemkiewicz, ja, no, paru innych. I pada pytanie o prezydentów, tak? Co sądzimy o prezydentach? Nie będę wymieniał nazwiska, bo nie o to chodzi, by się znęcać nad kolegą. To nie był Rafał Ziemkiewicz, to był ktoś inny, który powiedział zdanie coś w tym stylu. Ja mam, bo muszę mieć szacunek dla prezydentów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, tak? Więc mam, no muszę mieć szacunek dla prezydenta Komorowskiego, prezydenta Wałęsy, Kwaśniewskiego i tak dalej. No ja wystąpiłem po nim i powiedziałem trochę emocjonalnie, mówię, większej bzdury w życiu nie słyszałem. Za co mieć szacunek do prezydenta Komorowskiego? Za to, że niszczył ludzi? Za to, że wspierał bandycką grupę przestępczą pro-civili? Za co mieć szacunek do prezydenta Wałęsy? Za co mieć szacunek do prezydenta Kwaśniewskiego? Że pijany stał nad grobami pomordowanych w Charkowie i udawał ból goleni? Za co mieć szacunek do prezydenta Jaruzelskiego? No, niestety, później podupadł także mój szacunek dla prezydenta Kaczyńskiego, no bo wyszło Jedwabne i wyszło parę innych rzeczy. Aczkolwiek z nich wszystkich to zdecydowanie był to najlepszy prezydent, bez dwóch zdań. Więc dla mnie to, że ktoś jest prezydentem, to nie jest żaden powód, żeby mieć do niego szacunek. Mogę mieć szacunek do kogoś, kto piastuje tak wysokie stanowisko i jest dobrym prezydentem, dobrym człowiekiem, sprawiedliwym, uczciwym. Tak, ale to jest taki sam szacunek, jak mam do państwa, jeżeli jesteście uczciwi, dobrze wykonujecie. Wiecie, inspiracje, tak? Proszę państwa, inspirować może każdy. Nie trzeba być prezydentem, żeby inspirować. Nie trzeba być Tomkiem, Wojtkiem. Każdy z państwa. Mnie powiedział kiedyś mój przyjaciel, ksiądz, taką historię, że jego bardzo właśnie inspirował pewien człowiek, który był nic nieznaczący z punktu widzenia realiów tego świata. Ale ten człowiek, on był kaleki, właśnie on codziennie przychodził do kościoła. On był takim człowiekiem pokornym, cichym, ale też człowiekiem, który starał się angażować na wiele swoich sił i możliwości, pomagać innym, wspierać. Nie było tylko tak, że był w kościele, wychodził i wracał do siebie, nie. Interesował się życiem innych ludzi w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Starał się robić tyle dobra, ile tylko było dane w jego zakresie. I ten ksiądz mówił właśnie, że ten pan, Józef miał na imię, zapamiętałem, był dla niego źródłem właśnie inspiracji do dobrych działań. Myślę, że każdy z nas może inspirować innych do dobra.
Nie trzeba być prezydentem, czy premierem, czy ministrem, ale może z nas, każdy z nas inspirować do zła. Bo jeżeli mamy do kogoś szacunek i myślimy o nim dobrze, a on się okazuje łotrem, no to on może inspirować do zła. Albo jeżeli właśnie ktoś zasłania się Panem Bogiem, albo mówi, że robi coś dla dobra publicznego, a myśli tylko o sobie, myśli tylko jak się nachapać, po jaką tu dotacyjkę sięgnąć i zamydlić ludziom oczy, a dla ludzi nie robi nic, bo przez 3 lata nie można się do niego dosłać jako do posła, a w 4 roku, jak są następne wybory, to sobie przypomina, że są jacyś ludzie i wtedy otwiera swój biuro poselskie i wtedy przyjmuje, ale znowu na następne 3 lata nie przyjmuje, to inspiruje do zła. Więc ja myślę sobie, że bardzo na przykład liczę na to, że taki program będzie inspirował do dobra. Ale jestem człowiekiem grzesznym, upadłym, więc mam świadomość, że nie jeden raz na pewno inspirowałem do zła i zawsze tego żałowałem i zawsze się z tego spowiadałem. No, nie jestem człowiekiem, który nie popełnia błędów. Natomiast jak popełniam, to staram się nie popełniać drugi raz podobnych, wyciągać z tego wnioski i rzeczywiście szukać tego dobra. Myślę sobie, że właśnie inspiracja to jest to słowo, które jest mi bardzo bliskie. Codziennie inspirujemy ludzi do czegoś, nawet tym programem. Marzy mi się, żeby to było inspirowanie do dobra, że właśnie człowiek wróci, pomyśli sobie, a co ja mogę dzisiaj dobrego zrobić? Żeby ktoś, kogo spotkam, był zainspirowany do dobra, do czegoś, do dobrego działania, a nie do złego. Ja przypominam sobie taką, mówiąc szczerze, trochę współczuję bogaczom, trochę ich znam, znam paru bardzo bogatych ludzi. To są bardzo dobrzy ludzie, tych, których znam, tych kilku milionerów, ale myślę, że jest im trudniej niż mnie, który milionerem nie jestem. Nie ma co narzekać. Mam jakieś tam długi, jak każdy z nas, ale bez przesady. Wiem, że milionom ludzi jest dużo trudniej niż mnie. Natomiast uważam, że milionerom jest trudniej z perspektywy tego, w co wierzę. Dlaczego? Przypominam sobie taką scenę w filmu Waleczne serce z Melem Gibsonem, jak ci szkoccy, ta szkocka szlachta kłóci się o to, kto teraz będzie stanie na czele tego powstania szkockiego po pierwszym zwycięstwie Wallace'a. No i każdy chce być oczywiście na czele, te różne klany. No i on wychodzi taki zdegustowany i wychodzi do niego jeden z tych przywódców tych klanów i mówi: zrozum ich, oni to są bardzo majętni ludzie, mają wiele do stracenia. A Wallace, czyli główna rola Mela Gibsona, odpowiada, czy mają do stracenia więcej niż ci ludzie, którzy ze mną walczą? I on nie wie, co odpowiedzieć. No bo oni mogą stracić tylko życie, tak? Aż życie. I ja zawsze, jak widzę tych napompowanych bufonów, tych polityków z różnych opcji, jacy to oni są ważni, bo są posłami, ministrami, prezydentami, premierami, padajcie na kolana, bo on jest ministrem, tak? To bardzo im współczuję i przypominam sobie, jak ktoś kiedyś mi, nie ktoś, tylko ktoś, Staś Małkowski, jak chodziliśmy, bardzo lubimy chodzić na cmentarz powązkowski, tu niedaleko, ten komunalny, bardziej, oba są wspaniałe, ale ten komunalny jest niesamowity, bo tam leżą tysiące młodych ludzi. Jak się wchodzi, to po lewej, przez bramę boczną, jak się wchodzi w tą Aleję Zasłużonych, to tam po lewej tysiące młodych chłopaków z 1920 roku, z wojny polsko-bolszewickiej. Idzie się dalej, tysiące żołnierzy z Września. Idzie się dalej, po prawej stronie, tysiące chłopców i dziewcząt z Powstania Warszawskiego. Jak się tak popatrzy, 16 lat, 17, 18, 19, mało który 20. Wszystko oddali. Nie patrzyli na dotacje, na fundacje, na inne takie bzdury, tylko chcieli zrobić coś dobrego dla Polski, którą kochali, dla ojczyzny.
Jak człowiek sobie popatrzy na te tysiące młodych ludzi, to się tak zastanawiam, co oni by nam dziś powiedzieli. Co by powiedzieli, gdyby stanęli przede mną i ja zrobiłem jakiś czyn, jeden czy drugi, to sobie myślę, jak byście to ocenili? Powiedzielibyście, tak trzymaj, czy powiedzielibyście, zawiedliśmy się na tobie? Ja myślę, że każdy, kto idzie do polityki, powinien sobie myśleć w tych kategoriach. Oni wszyscy patrzą na ciebie. Więc jak się zasłaniasz Panem Bogiem i żołnierzami niezłomnymi, a w tle chodzi ci tylko o kasę i władzę, to wstydź się i zmień się. Ja to też biorę oczywiście do siebie. W tych kategoriach staram się myśleć i działać. Zdarzyło się, że na twojej drodze były osoby, które źle oceniłeś? Zarówno były złe, a okazały się dobre, albo były takie, które wydawały ci się, że są bardzo dobre, a okazały się, jak mówisz, łotrami. Ja generalnie jestem z wykształcenia psychologiem, co zakładam w wielu sytuacjach mi pomogło. Moja żona też jest psychologiem, pracuje z dziećmi. Natomiast paradoks polega na tym, że kompletnie nie znam się na ludziach. I ilość błędów, jakie w tym zakresie, o co teraz Tomasz pytasz, popełniłem, to wystarczyłoby na wiele żyć. Kompletnie. Przede wszystkim jestem bardzo naiwny, to dziwnie brzmi w ustach dziennikarza śledczego. Walczę z tym ze wszystkich sił i staram się maksymalnie kontrolować, ale jestem naiwny nie w sensie takim, że ktoś mi podrzuci materiał, ja go publikuję bez sprawdzenia. Nie, aż tak naiwny nie jestem. Natomiast jestem naiwny w ocenianiu, generalnie powinniśmy oceniać, natomiast w takiej wierze w człowieka, to może mieć dobre strony, że człowiek mimo wszystko nie stracił wiary w człowieka, mimo tylu złych doświadczeń. Natomiast wielokrotnie było tak, że kogoś oceniałem bardzo pozytywnie, a potem ponosiłem tego konsekwencje. I w drugą stronę także się zdarzało, że miałem do kogoś duży dystans, a potem ten człowiek okazywał się być człowiekiem wspaniałym, szlachetnym, bezinteresownym, niesamowitym. Myślę sobie, że właśnie nie umiem oceniać ludzi. To jest ten dar, który ma moja żona. Potrafi prześwietlić człowieka na wylot. Dlatego z nią jesteś? Ja generalnie staram się nie kłamać. Myślę, że wolę milczeć niż kłamać. Natomiast nawet gdybym miał tą tendencję do kłamania, to przy mojej żonie nawet bym nie próbował. Rozgryzłaby mnie w sekundę. Myślę, że byłaby świetnym agentem ABW. Ale... Mówiłeś jej o tym? Tak, powiedziałem jej to kiedyś. Czy ufasz samemu sobie? W granicach rozsądku, bo przekonałem się choćby przez to doświadczenie, o którym tutaj rozmawialiśmy dość szeroko, że ktoś kiedyś powiedział, chyba Kazimierz Wyka, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. No więc ja doszedłem kiedyś, jak już tu rozmawiamy, do granicy, poznałem granicę swojej wytrzymałości, swoich możliwości. Wierzę, że takiego błędu bym nie popełnił już nigdy, ale inne, tak, więc nie, no mam ufam, że, znaczy, jeśli chodzi o pracę, to dobrze, że wspieramy się z Tomaszem, dobrze, że są też inni ludzie, którzy są w tle, że jakby człowiek miał w tym wszystkim być sam, to dawno temu by gdzieś poległ. Nawet nie w sensie fizycznym, natomiast w sensie błędów. Więc to zaufanie musi być siłą rzeczy ograniczone, bo gdybym powiedział, że tak, ufam sobie bezgranicznie, to by była właśnie pycha.
Więc do jakiegoś poziomu sobie ufam, natomiast na pewno nie tak, że bezgranicznie. Jak wygląda twoja relacja z Bogiem? Jest dla ciebie kumplem, ojcem, przyjacielem, a może kimś zupełnie innym? Mam kilku mentorów, to może, no, może nawet mentorów. No takich ludzi, którzy są dla mnie ważni i prostują mi relacje z Panem Bogiem. Na różnych etapach życia miałem takie osoby, które mi pomagały. Był to w swoim czasie ksiądz Przymusiński, nasz wykładowca na UKSW, świetny psycholog, wykładowca, przełożony jezuitów na Rakowieckiej, dziś już nie żyje. Był ksiądz Staś Małkowski, było kilka innych osób. Dzisiaj jedną z takich osób jest dla mnie świetny człowiek, wspaniały człowiek. Raczej o nim nie mówię publicznie, mam nadzieję, że przy takiej okazji się nie pogniewa. Nazywa się Piotr Karwowski. Jest skromnym, właśnie skromnym chórzystą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej. Prowadzi najwspanialszy chór w Polsce. Mówię to bez żadnej przesady. Jest jedynym doktorantem studii Grosza, jedynym. Byłem osobiście, jak studii Grosz proponował mi dziś już nieżyjący, by przejął po nim poznańskie słowiki. Piotr odmówił, powiedział Białej Podlaskiej Schola Cantorum Misericordii Christi, chór młodzieżowy, wykonuje tyle lat pracy, już tutaj zostanę. Gdzie nie pojedzie z chórem, to zdobywa pierwsze nagrody. Nie słyszałem, by zdobył gdzieś drugą. Wszystko jedno, Rzym, Szwecja, Polska, Gniezno, Warszawa. Jak jedzie ze swoim chórem, gdzie także były moje dzieci, no to inne chóry wiedzą, że biją się o drugie miejsce. Że jak przyjechał papież Franciszek, no mamy zdanie o Franciszku, wiadomo, moje jest rozczarowaniem, tak? Natomiast papież Franciszek, natomiast jak przyjechał do Polski, to śpiewały mu w Częstochowie, gdzie był prezydent, premier, wszyscy ci ważni ludzie z Polski, czyli przyjeżdża papież Franciszek na Jasną Górę, obecność prezydenta, premiera i tak dalej, śpiewają na mszy dwa chóry. Ten z Jasnej Góry i ten z Białej Podlaskiej. Schola Cantorum Misericordii Christi. Dlaczego tyle o Piotrze mówię? Bo stworzył nie tylko najlepszy chór w Polsce. Zapraszam Państwa kiedyś, jak będziecie Białej Podlaskiej, posłuchać. Albo kupić płyty u Piotra. Jak napiszecie, można go znaleźć na stronie, to na pewno wyślę. Cudowne rzeczy. Ale poza tym, że on stworzył ten chór, to on też wychowuje młodzież. Jest chyba najlepszym albo jednym z najlepszych wychowawców młodzieży, jakiego znam. On tych ludzi, młodych ludzi, tak kształtuje w wierze, w tym, co dobre, jak unikać zła, jak być prawym. Wykonuje swój zawód 20 kilka lat. Z Łukowa pochodzi, mieszka w Białej Podlaskiej. Tysiące ludzi posłał w świat z tak mocnym kręgosłupem, że to jest armia. No i na koniec dojdę do tego, że on nie wychowuje tylko młodych ludzi, ale też starych, takich jak ja. Kształtuje mnóstwo ludzi wokół siebie. I zapytam, też śpiewasz w chórze? Nie, jakbym Państwu zaśpiewał, to pamiętam, że... Znaczy Piotr przekonuje, że... opowiadał, że każdy się rodzi ze słuchem, każdy człowiek, tylko jeżeli nie, bo ma dar od Pana Boga, tylko że jeżeli tego nie doskonali, to na pewnym etapie zaczyna tracić ten słuch i potem go traci już tak dokumentnie. Natomiast jako dzieci wszyscy, według Piotra, mu w tym wierzę jak nikomu, mamy świetny słuch, więc podobno kiedyś też miałem świetny słuch. Ale pamiętam, jak Zagłoba mówił o Wołodyjowskim, kiedy go zniechęcał do wstąpienia do klasztoru, że
Inny mówił o Wołodyjowskim, że jak zaśpiewa, to wszystkie myszy klasztorne uciekają. Więc nie namawiaj mnie, proszę, bym... Jeśli mamy myszy, to może... Przy okazji spowiedzi śpiewał. To byłoby traumatyczne doświadczenie. Aczkolwiek lubię śpiewać, ale jak jestem sam. Jak nikt tego nie słyszy. Tak, tak, tak. Nie wiem, czy to będzie nawiązanie, ale może to, jak wyszliśmy od śpiewu, o czym marzysz? Bardzo trudne pytanie. Marzę o tym na pewno, żeby się wszystkie złe rzeczy, które spadły na moją rodzinę, pokończyły, bo one się ciągną od 15 lat, złamały moją rodzinę. Jesteśmy trochę jak złamane drzewo. Pamiętam taką historię, chyba, którą kiedyś opisałem też, jak miałem takiego kolegę, który był komendantem policji w Białej Podlaskiej, Władek Szczeklik. Wyprowadzili go z tej komendy w kajdankach, zdali mu zarzuty korupcyjne, groziło mu 8 lat, 8 lat się oczyszczał, wygrał z Bożą pomocą we wszystkich instancjach. Na jeden dzień przywrócili go na stanowisko komendanta i odszedł na emeryturę. Czyli z tego, co go zabrali, honorowo dali mu wrócić i odszedł na emeryturę. Ale on w międzyczasie też miał dwie próby samobójcze. Chciał się zabić dwukrotnie, bo to niestety łamie ludzi, takie rzeczy. I to było jeszcze wtedy, kiedy miałem ten program. To było przed moim załamaniem. W 2008 miałem jego i Jolę Szczeklik, która też policjantka. Zaprosiłem do mojego programu Oblicza Prawdy. I do Lublina? Tak, do Lublina, do Telewizji Polskiej w Lublinie. I po tych procesach, kiedy oni już mieli prawomocny wyrok, że dostaje tam 400 tysięcy odszkodowania i oczyszczony z zarzutów i przywrócony honorowo, ja myślałem, że zapraszam ludzi, którzy jak triumfatorzy przyjdą i opowiedzą o tym, co ich spotkało. Zaprosiłem, by opowiedzieli no właśnie o swojej historii, o swojej drodze, ale w takim optymistycznym przesłaniu. Właśnie nigdy się nie poddawaj. A wiecie państwo, oni, znaczy tak, Jola cały program płakała, a Władek prawie się nie odzywał. Najdziwniejszy program, jaki miałem. Cedził słowa, był smutny, był jak człowiek, który przegrał, a wygrał. Ja w ogóle tego nie rozumiałem. Poszliśmy potem na kawę, ja pytam, co się stało? Nie wyszedł nam ten program. Myślałem, że dodacie ludziom ducha, którzy są w podobnej sytuacji. A wy wyglądacie, jakbyście wszystko przegrali. I ona mi wtedy powiedziała, trzeba coś przeżyć, żeby coś zrozumieć. I parę miesięcy później zaczęła się moja historia. I zacząłem rozumieć. I powiem państwu tak, wygrałem we wszystkich instancjach, ale my się z tego nie pozbieraliśmy. Ja chyba jeszcze najlepiej, dlatego że dla mnie spotkania, książki, tysiące rozmów chyba paradoksalnie stały się formą terapii, gdzie ja mogłem to z siebie wydusić, wypisać na tysiąc sposobów. Natomiast moja żona czy starsze dzieci nie miały takich, które to pamiętają i przeżyły to, nie miały tej możliwości. I wiele osób patrzy na takie sytuacje w takim duchu, było, minęło wiele czasu, poszło wszystko do przodu, skończyło się szczęśliwie. Takie historie niestety mają to do siebie, że ludzie są jak złamane drzewa. Drzewo się łamie szybko, ale wyprostować je to nie jest prosta historia, a człowiek to nie jest drzewo, które można obok zasadzić, to jest cały czas to same drzewo, samo drzewo, złamane drzewo. Więc jak pytasz, o czym marzę, to marzę o tym, żebyśmy jako rodzina byli znowu takim drzewem, które będzie bez tych ran i okaleczeń. 15 lat minęło, nie chodzi o to, żebym się żalił, bo ja pewnie jak żona to obejrzy, to będzie na mnie trochę zła, że za dużo mówię publicznie, ale w końcu spowiedź.
No my jesteśmy jak to złamane drzewo, jesteśmy rodziną poobijaną. Nasi przyjaciele, którzy obejrzą ten program, wiedzą o tym dobrze. Przetrwaliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy razem, ale nie jesteśmy tymi samymi ludźmi. Więc marzę o tym, żebyśmy znowu mieli takie zaufanie, żona zwłaszcza, i do świata jak kiedyś, żeby się potrafiła cieszyć drobnymi radościami jak kiedyś, żeby się nie bała, żebyśmy się jako rodzina nie bali świata, żeby to całe zło odeszło. To na pewno moje marzenie dla rodziny, dla mnie, dla kraju. Marzę o tym, bo mamy z Tomkiem obawy mające twarde podstawy, żebyśmy poszli taką drogą, która pozwoli nam jako Polsce ocaleć. Mamy wiele obaw, bo to nie jest dobry czas. I jest dużo czarnych chmur, które się zbierają. A ja na to patrzę, na Polskę jak na mój dom. Znam osoby nawet osobiście, które szykują się na ten czarny scenariusz, bo mają obawy. Naprawdę znam sporo osób, które kupują nieruchomości za granicą w obawie przed tym, co może nastąpić. Zwłaszcza w Hiszpanii, choć jest tam prawo okupanta. Wiecie Państwo, o co chodzi. Tam jak pas nie ma, to może ktoś przejść i mieszka u siebie i niełatwo go wygonić. Więc znam takie osoby. No ja powiem tak, nie mam pieniędzy, żeby kupić nieruchomość w Hiszpanii, ale nawet gdybym miał, to tego na pewno nie zrobię. Wybrałbyś inny region? Nigdzie się nie wybieram. Ja tutaj będę do samego końca, bez względu na to, jaki będzie ten koniec. To jest mój dom, domu nie zostawię. Z domu się nie ucieka, jak źli ludzie przychodzą do domu. Domu się broni. Jestem dziadkiem, pewnie niewiele bym mógł zrobić, ale co będę mógł, to będę robił. Więc jak słyszę, że młodzi ludzie pytają, no dobrze, a mam takie pytania po spotkaniach autorskich, panie Wojtku, to gdzie by pan radził, jak się coś zacznie wyjechać? No to nie wiem, co odpowiadać, bo ręce mi opadają. Przypomina mi się książka Karola Orgieda Bolharda, którą przeczytałem jako młody chłopak, znaczy kapitan. Jak on tam opisuje, że dar Pomorza, kiedy był 1 września, dar młodzieży, przepraszam, kiedy był 1 września, to był w Szwecji. Boże, już się zgubiłem. Pomorza czy młodzieży? Pomorze. To był w Szwecji i odlatywał jeden samolot polskiej misji, który leciał do Polski i mieli kilka wolnych miejsc. I Karol Orgiet Bolhard opisuje, że wszyscy chcieli wracać i nikt nie chciał ustąpić. I w końcu trzeba było zrobić metodę losowania. Kto wraca do Polski? I on pisze, pamiętując tę historię, takie słowa: nikt nigdy w historii świata nie zazdrościł bardziej tym szczęśliwcom, jak zazdrościliśmy my, że oni mogą wracać do Polski, by jej bronić. Innymi słowy, on był wtedy kawalerem, tak? Nie miał żony, nie miał dzieci. Było tam sporo kawalerów. Wszyscy chcieli wracać, żeby bić się za Polskę i może umrzeć. I tym, którym się udało wejść do tego samolotu, traktowali jako szczęściarzy, którzy wygrali los na loterii. Bezpieczny, neutralny kraj, Szwecja, można sobie żyć do końca wojny, bezpiecznie, a oni z tego kraju, każdy chce wracać, żeby walczyć za Polskę. Coś niesamowitego. Jak ja dzisiaj słyszę od młodych ludzi, że myślą, gdzie by tutaj najlepiej, Włochy, a może Hiszpania, a może gdzieś tam jeszcze, co się z nami porobiło? To jest dla mnie nieprawdopodobne. No ja na pewno, ja proszę Państwa, będę ostatni. Tak jak mówiłem, że będę ostatnim człowiekiem w tym kraju, który przyjmie szczepionki tak zwane, bo nie wierzę, że to było prawdziwe. Tak samo będę ostatnim, który stąd wyjedzie. Nigdzie się nie wybieram. Tutaj jest moje miejsce, tu jest mój dom. Wiele ludzi wyjeżdża do Białej Podlaskiej, bo tam podobno jest najpiękniej, więc może dlatego, że masz trochę łatwiej.
Proszę Państwa, Biała Podlaska stała się moim domem. Ja jestem z wielopokoleniowej rodziny warszawskiej, stąd moi dziadkowie. Dziadek jeden był kolejarzem przedwojennym, dziadek Stefan. Drugi dziadek Kukulski był w Armii Krajowej. Stąd są nawet rodziną nie warszawską, tylko żoliborską, bo wszyscy moi krewni mieszkali na Żoliborzu, na ulicy Jasnodworskiej, kiedyś Stołecznej, teraz Popiełuszki, na Hozjusza, Lelewela, no to wszystkie te uliczki żoliborskie, także my wszyscy, ja bardzo zazdrościłem kolegom, którzy jak przychodziły wakacje, no to jeden mówił, a idę do babci, gdzieś tam na wieś, drugi do innego miasteczka, ja nie miałem nigdzie, gdzie wyjechać, wszyscy byli w promieniu kilometra. Więc ja zawsze mówiłem, że, przepraszam, nie chcę nikogo dotknąć, jak ktoś mówił, że mieszka, nie wiem, na Mokotowie, na Puławskiej, czy gdzieś tam, to ja żartowałem, to już nie Warszawa. Warszawa się kończy na placu Wilsona. Oczywiście żart, no bo wiadomo, że to Warszawa, ale dla mnie Warszawa to był Żoliborz. Natomiast Biała Podlaska to jest fantastyczne miejsce do życia. Dobrzy ludzie, zakorzenieni w tradycji, kościoły pełne. Niestety widzę dysproporcje między Białą Podlaską a Warszawą. U nas, żeby pójść na pasterkę do któregokolwiek kościoła, to trzeba być z pół godziny wcześniej, żeby się dostać. A w Warszawie, no niestety, można wejść minutę przed i są nawet jeszcze miejsca siedzące, bywają. Poza tym są tacy ludzie blisko takich naturalnych, takie doświadczenie Państwu opowiem. Pierwsze moje doświadczenie z Białej Podlaskiej. Miałem taką Ładę Samarę na tamte czasy, bardzo dobre auto, połowa lat 90. i tam elektryka siadła. Słyszałem, że długo miałeś ten samochód. Długo. Elektryka siadła, no i jeden mechanik nie mógł sobie poradzić, jakiś taki, no nie wiem, nie chciał czy nie mógł, no też tam kogoś znalazł, zaholował mi ten samochód, obcy człowiek. Mówi, dobra, ja obejrzę, pan zadzwoni za godzinę, ja powiem, czy sobie z tym poradzę i tak dalej. No dzwonię za godzinę, on mówi, pan przyjeżdża, naprawię. Mówi, tak szybko? Tak, tak szybko przyjeżdżam. Pytam, ile? On mówi, 5 zł. To był 95 rok, 5 zł było trochę więcej niż dziś, ale to wciąż były bardzo małe pieniądze. Ja mówię, 5 zł? On mówi, tak, wie pan, bo tam się coś odłączyło, ja to znalazłem, podpiąłem i to cała moja robota. No to ja, bazując na swoich wcześniejszych doświadczeniach z Warszawy, mojego rodzinnego miasta, to wiedziałem, że za 5 zł to nikt by na żaden mechanik drzwiami nie trzasnął. A wiedząc o tym, że, bo to widać, że człowiek się nie zna, zadał jedno, drugie, trzecie pytanie, ja mu na żadne nie odpowiedziałem, widzi, że ma przed sobą laika. Jakby mi powiedział, że w tym samochodzie wymienił połowę tego samochodu, to ja bym mu uwierzył. I jakby powiedział nie 5 zł, tylko x razy tyle, to bym zapłacił. I to było moje takie pierwsze doświadczenie, spotkałem po prostu uczciwego człowieka. Ja nie mówię, że w Warszawie są nieuczciwi, nie. Warszawiacy to wspaniali ludzie, moje rodzinne miasto, kocham je i pewnie na starość, pewnie tak jak moja mama, siostra, wszyscy bliscy, chyba chciałbym tu spocząć, choć może nie ma to znaczenia, bo i tak wszyscy idziemy do Boga. Natomiast spotykałem wielu mechaników, takich cwaniaków. Widzą Jelonka, który się nie zna na niczym, jak to się mówi, no to naciągają, tak? A tu pierwszy mechanik i tak uczciwy człowiek. I później, wiecie Państwo, spotykałem mnóstwo takich uczciwych ludzi, którzy właśnie nie mieli w sobie tego nurtu cwaniactwa, takiego kombinatorstwa. I mnie to ujęło, to było coś niesamowitego, że właśnie taka naturalność, taka normalność. Bardzo mi się to w Białej Podlaskiej spodobało, a oprócz tego mnóstwo innych rzeczy mi się spodobało. Wyjechaliśmy tam na rok, bo żona nie chciała w Warszawie, no to powiedzieliśmy, no to jedźmy na próbę. Liczyłem, że za rok wrócimy do mojego rodzinnego miasta. No nie wróciliśmy. Już tam zostaliśmy. Aczkolwiek ja jestem rozerwany, bo pół życia spędzam w Warszawie, tu mam księgarnię, pół życia Białej Podlaskiej, więc żyję tak na dwa domy, ale Biała Podlaska jest rzeczywiście wspaniałym miejscem. Potwierdzam.
Wojtku, mówiłeś dzisiaj już kilka razy, padło to zdanie o tym złamanym drzewie. A mimo tego, że to drzewo zostało złamane, to ty się nie zatrzymałeś w swoich działaniach. Ja nie mówię o procesie, bo proces, o którym powiedziałeś, to jest oddzielną rzeczą, która pokazała pewnie twoją siłę, determinację i sposób działania, ale nie zatrzymałeś się w swojej działalności dziennikarskiej. Co chcesz osiągnąć przez te twoje wszystkie działania? To już chyba państwu mówiłem, że pamiętam takie słowa, mówiąc szczerze, nie pamiętam już, kto mi to powiedział, czy ksiądz Małkowski, czy ksiądz Przymusiński, bo to mi się zlewa, jak dużo chodziliśmy po Tatrach. Chyba ksiądz Przymusiński, ten jezuita, że w życiu nie najważniejsze jest to, co robisz, tylko to, co czujesz, jak coś robisz, że to jest bardzo ważne. Pamiętaj, co wtedy czułeś, jak coś robiłeś. Czy miałeś właśnie takie poczucie, że jesteś na dobrej ścieżce, na właściwej drodze? Ja jak miałem tą pierwszą historię, to chciałem to wszystko zostawić. Pracowałem chwilę wcześniej z dziećmi w przedszkolu, pierwszym warszawskim przedszkolu integracyjnym, z dziećmi niepełnosprawnymi psychicznie i fizycznie, bo tam było bardzo dużo takich dzieci. I nagle trafiłem w świat bandytów, czyli zupełnie inny świat. I taka przygoda, no to złe słowo przygoda, takie doświadczenie traumatyczne, gdzie od razu groźby i bardzo bolesne doświadczenie, ochrona policji i tak dalej, no od świata dzieci to trochę daleko. I wtedy chciałem to zostawić, ale przypomniałem sobie właśnie te słowa, że kiedy prowadziłem to swoje pierwsze dziennikarskie śledztwo, którym życie pisało przez kilka miesięcy Chicago w Terespolu, to czułem, że to jest coś ważnego, istotnego, dobrego. To było dla mnie też bardzo ciekawe, jako dla młodego człowieka. Tu człowiek naciska, a tu coś wyskakuje. Łączenie tych wszystkich elementów. Jednocześnie takie przekonanie, że to służy czemuś dobremu, wartościowemu. I to był chyba ten moment, kiedy pomyślałem, że dobrze będzie zostać na tej drodze. Właśnie ze względu na to, co czułem, jak to robiłem. Później życie parę razy zakręciło i parę razy wracały myśli, żeby to zostawić. Andrzejowi odebrali śledztwo w 2004 roku w sprawie księdza Popiełuszki. To był też moment, kiedy chciałem to zostawić. Bo to jest taka praca, która się nigdy nie zaczyna, nigdy nie kończy. Ona wypala całkowicie. Pamiętam, że jak byłem jeszcze korespondentem życia, to na granicy polsko-białoruskiej zatrzymali Białorusini polskiego kierowcę tira. I tam nawet doszło do strzału w powietrze. To była głośna historia. Ja byłem najbliżej, bo byłem w Białej Podlaskiej. To była niedziela, kiedy był chrzest mojej pierwszej córki. I dzwonią do mnie, żebym jechał na granicę. Przyjeżdża rodzina z Warszawy do Białej Podlaskiej, chrzest pierwszego dziecka, ja mam jechać na granicę. Poszedłem na mszę. Po mszy wszyscy usiedli do stołu, ja pojechałem na granicę. Później było takich sytuacji bardzo dużo. Więc to nie jest praca, która buduje rodzinę. Ona pochłania, ona, jak się ją robi z sercem, to ona no niesie ze sobą takie elementy destrukcyjne, niewątpliwie. Dlatego nieraz myślałem o tym, żeby to zostawić wszystko, ale zawsze, kiedy byłem już na takiej ostatniej prostej, by to zostawić, to coś się zadziało takiego, co powodowało, że ja czułem, że nie mogę tego zostawić. Odbierałem Andrzejowi śledztwa, ja mam to zostawić. W sprawie księdza Jerzego. Nie, no muszę iść dalej. Muszę spróbować napisać książkę, opowiedzieć o tym, dlaczego to się stało, pokazać ludziom, co udało się odkryć w tym śledztwie. Publikacja 100 tajnych dokumentów, pierwsze spotkania z prokuratorem. Skąd pan to miał? Jak pan mógł to ujawnić? Potem wiele innych takich sytuacji. Oczywiście po 2008 też były takie momenty, ale no co tu dużo kryć, no nawet teraz przy tej książce też mieliśmy z Tomkiem taki moment zawahania. Czy stare demony nie wrócą? Publikujemy tutaj, że mamy, pokazujemy,
że mamy ten tajny aneks. Ktoś jeden, drugi, dziesiąty napisał, czy powiedział za mało, trzeba było cały opublikować. Spokojnie, dajmy szansę prezydentowi. Dajmy szansę. A jeśli jej nie wykorzysta, to będzie, co będzie. Też mieliśmy taką refleksję, czy warto. On ma swoje przejścia, mam swoje przejścia, ale doszliśmy do takiego przekonania, że człowiek przetrwał, on w swoim przypadku, ja w swoim, no tylko po to, żeby sobie dalej żyć, żeby, nie wiem, robić majątek, zarabiać. Ja wierzę w to, że Pan Bóg nam dał drugą szansę, mnie, Tomasz też mówi podobnie, żeby z tego wynikało jakieś dobro, jakieś działanie też dla ludzi. Daliśmy sobie taką granicę, 2024, październik, przyszły rok, gdzie na ten moment ustaliliśmy, że zrobimy przez te dwa lata tyle, ile tylko jesteśmy w stanie, a później spróbujemy robić coś innego, bo prawda jest taka, że to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo wyczerpuje. Więc te półtora roku chcielibyśmy jeszcze aneks, jedwabne, ksiądz Popiełuszko, jak Bóg da, to może leper, element po elemencie, żebyście Państwo to wszystko mieli wyłożone na stole, jak karty w pasjansie. Jak nam nikt nie przeszkodzi, to to się stanie. A co będzie później, zobaczymy. Mówiąc szczerze, to nie jest tak, że mamy jakiś plan 2004, a potem robimy to i to. Tak daleko nie planujemy. Chcemy co zamknąć. A co będzie dalej, zobaczymy. Ja generalnie wiem, że ile to ja miałem planów w 2008 roku, 12 maja, a 13 już nie miałem żadnych planów. Więc wiadomo, to Państwo znacie to powiedzenie, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz Mu o swoich planach. Więc myślę, że my planujemy aż do października 2024, to jest już i tak bardzo, bardzo daleko. Dalej to chyba nawet nie ma co planować. Są takie osoby, do których masz żal? Tak, tak, tak. Są takie osoby. Jest jedna osoba, której nienawidzę i co miesiąc się z tego spowiadam. I próbuję i modlę się o to, bym przestał tę osobę nienawidzieć. Ze wszystkich sił modlę się o to. Ale ta nienawiść wraca, bo ta osoba to cały czas podsyca. Ilekroć jestem blisko, by wybaczyć wszystkie krzywdy, to znowu tą osobę spotykam i znowu na nowo ją nienawidzę. I to jest mój bardzo duży problem, bo nie chciałbym tego. I kiedy czuję to uczucie, że życzę wszystkiego najgorszego, to w te pędy biegnę do kościoła, spowiadam się i modlę się ze wszystkich sił, by mnie Pan Bóg pozbawił tego uczucia nienawiści do tej osoby. To osoba publiczna? Ta osoba to Jan Piński, dziennikarz, który jest nienawistnikiem i bardzo złym człowiekiem, tak go oceniam. Zrobił mi bardzo dużo krzywdy i cały czas robi, oczerniając mnie ze wszystkich sił. Robił wszystko, bym poszedł siedzieć, by zniszczyć moją rodzinę. Kolega Romana Giertycha, któremu gdyby powiedziałem pełnomocnictwo, powiedział, będziesz tego żałował. I chwilę potem Piński rozpoczyna swoje działania, które nie ustają do dziś. Wytoczyłem w życiu procesy trzem osobom. Pińskiemu, Tomaszowi Sommerowi, który razem z nim kpił sobie z cierpienia mojej rodziny i z mojej próby samobójczej. Sommer przegrał ten proces. Jeszcze jednej pani, która też robiła podobne rzeczy, ona też przegrała ten proces.
Aspiński mam proces karny i cywilny. I on przychodzi na te procesy i cały czas wymyśla nowe kłamstwa. I ilekroć jestem bliski, by spokojnie wybaczyć, to słyszę na nowo nowe kłamstwa i od nowa się to we mnie rodzi. I dlatego jest mi trudno, bo to nie jest coś, co minęło, tylko coś, co wciąż trwa. I modlę się o to, by mu wybaczyć, ale nie pomaga mi, nie daje mi szans. Przyszedł niedawno na proces, gdzie powiedział o tym, Wysoki Sądzie, Sumliński ściemniał z tym swoją próbą samobójczą, bo kilkanaście godzin po tym, jak popełnił tą próbę samobójczą, to dziennikarz Latkowski przyszedł do niego i zrobił z nim wywiad. I Latkowski przyjdzie i to powtórzy. Latkowski jest moim wrogiem osobistym, rzekomo nawrócony gangster. Jak można tak kłamać? Latkowski, któremu wtedy ufałem, na dzień przed moim wypisem, po 3-miesięcznym pobycie w szpitalu, przyszedł, bo wtedy już mogli mnie odwiedzać różni ludzie, po 3 miesiącach pobytu, przyszedł i rozmawia ze mną, słuchaj, nagrajmy rozmowę, wywiad, żeby to zostało zapisane, bo ty wrócisz do świata, nie będziesz już tak wyglądał, nie będziesz już tak mówił. Ja się wtedy strasznie jąkałem. To binie, a kamera to utrwali. Ja nie byłem przekonany do tego, ale przekonał mnie. Nazajutrz miałem opuścić szpital. Poszedł do pani dyrektor oddziału, przekonywał ją, ona mówi, no dobrze, wypiska jest już przygotowana, to pan przyjdzie następnego dnia, w dniu wypisu, i możecie w kaplicy nagrać taką rozmowę. No i nagraliśmy tę rozmowę w dniu, w którym wychodziłem. I przecież to wszystko można udowodnić, udowodnimy, bo to wszystko jest w dokumentacji szpitalnej. A Piński przychodzi do sądu i mówi, kilka dni temu Sumliński udawał próbę samobójczą, bo kilka godzin później Latkowski robił z nim wywiad. Jak można być tak podłym? Więc ilekroć jestem gotów wybaczyć, to znowu tego człowieka spotykam, no musiałem go podać do sądu i na nowo czuję tą nienawiść. Jeden, jedyny człowiek, dlatego że od kilkunastu lat robi wszystko, by zniszczyć moją rodzinę i mnie. Ciężko komuś takiemu wybaczyć, ciężko. Ja przyznaję, że nawet Lichockiemu wybaczyłem, bo wiem, że był szantażowany, żeby mnie oczerniać. Gorzej jest Komorowski, ale jego nie spotykam tak często jak Pińskiego w sądach. Chcesz go podać do sądu? Ja składałem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Komorowskiego, ale nie były podejmowane przez prokuraturę. Co więcej, złożył sąd okręgowy, który mnie uniewinniał w sprawie apelacyjnej do ministra Ziobry, do prokuratora generalnego. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Komorowskiego, Bondaryka, Grasia. I nawet wtedy nie zostało to wszczęte. Nie, generalnie, wiecie państwo, ja nie jestem za podawaniem ludzi do sądu. Raczej mnie podają, niż ja podaję. Dlaczego? Dlatego, że szkoda życia. Szkoda życia. Ja przyjąłem sobie taką zasadę, kiedyś Churchill powiedział coś takiego, że jak daleko bym zaszedł, gdybym biegał za każdym psem, który na mnie szczeka. Mnie bardzo dużo osób szkalowało, bardzo dużo osób. Ja przyjąłem zasadę, nie podaję nikogo do sądu. Nie mam na to czasu. Tyle czasu spędziłem w sądach. Mają z tego frajdę, trudno. Idę do przodu, robię swoje. Piński nie dał mi szans. Nie dał mi szans. Musiałem to zrobić. Tak samo Sommer i jeszcze jedna pani. Te dwa procesy się dla mnie zakończyły pozytywnie. Ten trzeci trwa.
nie jestem z tego dumny, bo ja nie chcę podawać ludzi do sądu. Ja uważam, że jest tyle innych form porozumienia się. Natomiast no, w tych trzech przypadkach nie miałem... Wiedząc, co moja rodzina przeżyła, jak widzę dwóch takich zadowolonych ludzi, Sommer i Piński, jak sobie rechoczą, jak Wojtuś chciałby się zabić, to by się zabił. Ha, 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 ale zabawne. Ale zabawne. I kpienie sobie z cierpienia mojej rodziny, a wszystko w kontekście Jedwabnego. To było tak podłe, że mówiąc szczerze, nie chcę chyba o tym mówić, bo czuję znowu te złe emocje. I znowu będę musiał się opowiadać. Ale to jest mój problem, tak, to jest mój problem. Człowiek, który czuje nienawiść, szkodzi przede wszystkim sobie. To jest bardzo złe. Jeżeli mogę Państwa poprosić o modlitwę, to w tej intencji. Jeżeli pytasz mnie o marzenia, tak, nie chciałbym nikogo nienawidzieć. Nie chciałbym nikogo nienawidzieć, nikogo. Ludzie mają... A, chyba nie chcę tego kontynuować. Po co żyje Wojciech Sumiński? Czy ja generalnie wierzę w to, że życie, że droga jest ważniejsza niż cel. Że ważniejsze jest to, co się dzieje dziś. Wczoraj nie zmienimy, a jutra nie ma. Jest tylko dziś. A dzisiaj jest droga. Więc ja jestem... Ja wierzę w to, że każdy nowy dzień to jest taka droga, którą musimy przejść od świtu do zmierzchu, w której powinniśmy się starać uczynić świat choć odrobinę lepszym przy zmierzchu niż ten, który był przy poranku, jak się budzimy. I moim ulubionym przedchrześcijańskim, niektórzy mówią, że jest wręcz chrześcijańskim filozofem, był Marek Aureliusz. Mieliśmy bardzo rozbudowaną filozofię na naszej psychologii nauka SW, bo jako uczelnia katolicka, w przeciwieństwie do Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ta psychologia była taka bardziej behawiorystyczna, nasza była bardziej humanistyczna. Dużo było Maslowa, Frankla, dużo było właśnie takiej podbudowy też filozoficznej. I bardzo zapamiętałem, jak poznałem Marka Aureliusza, to stał się moim ulubionym filozofem, cesarz rzymski, który miał dużo właśnie takich egzystencjalnych myśli, a z perspektywy władcy świata było to niesamowite, że człowiek, który rządził ówczesnym światem, ma tyle dobrych myśli. I on właśnie mówił o tym, że jest cechą charakteru doskonałego, że każdy dzień traktuje jako ostatni i niczym się nie trwoży. I ja tak staram się patrzeć na to życie, które wiodę, czyli budzę się, myślę, że się nie boję, bo gdyby mi przyszło dziś, chociaż to brzmi pysznie, więc nie chcę tak mówić, ale nie boję się tego, że coś mi się stanie. Jeśli się martwię, to martwię się o rodzinę, natomiast o siebie się nie boję już. Myślę, że jestem, jak przyjdzie próba, to zobaczymy, czy się nie mylę, ale myślę, że jestem gotowy na każdy wariant, jeśli chodzi o mnie. Więc budzę się bez lęku, zasypia bez lęku, mam obawy o rodzinę, natomiast o siebie bez lęku. I jak pytasz, Tomku, po co żyję, to staram się żyć właśnie według tego, o czym mówi Marek Aureliusz i według tego, w co wierzę, by na wieczór to, co jest w moim zakresie możliwości, ten świat był choć minimalnie
lepszy niż ten, który był, czyli że jakieś dobro się tego dnia zadziało. Jak się wydarzy zło, to bardzo z tego powodu cierpię, a mam takie dni, gdzie zasypiam z przekonaniem, że to nie był dobry dzień, bo miałem takie przekonanie ostatnio, kiedy rozmawialiśmy. Mieliśmy bardzo trudną rozmowę z Tomaszem i to nie był dobry dzień, bo powiedziałem słowa mojemu koledze, których żałowałem, były mocne. Można było to powiedzieć na tysiąc innych sposobów. I to nie był dobry dzień. I jak mam taki dzień, który nie jest dobrym dniem, to już w następnych dniach staram się to ze wszystkich sił nadrobić, żeby następne dni były lepsze. Czyli żeby tego dobra było jeszcze więcej. Zrobić coś bezinteresownego dla kogoś, kogo nie znam. Pochylić się nad kimś. Wiecie państwo, mam dyskomfort straszny z powodu tego, że bardzo dużo ludzi do mnie dzwoni i prosi mnie o pomoc, bo udało mi się wygrać sporo spraw z Bożą pomocą, kilka też przegrać, ale wiele osób myśli, że skoro jakoś tam przetrwałem, to mogę, to jestem w stanie im pomóc, a często czuję bezradność, bo jeżeli jest historia jedna, druga, trzecia, dziesiąta, to ja wiem, żeby w tę historię wejść i naprawdę ją tak głęboko sprawdzić i pomóc tej osobie, potrzeba by na to wielu tygodni, a może czasem miesięcy. A mam świadomość, że w domu jestem nigdy nieobecnym gospodarzem, że dzieci chowają się w dużej mierze bez ojca. I pamiętam, co mówił ksiądz Staś i też ksiądz Przymusiński, mówili podobnie, choć innymi słowami. W życiu możesz wszystko nadrobić, wszystko. Możesz zrobić profesurę na koniec życia, możesz zarobić majątek na koniec życia, możesz się dokształcić, możesz zwiedzić świat na koniec życia, ale jednej rzeczy nie nadrobisz, bo jak minie dzieciństwo twoich dzieci, to już minie i to nigdy nie wróci i tego już nie nadrobisz. No więc ja żyję w takim przekonaniu, że dużą część dzieciństwa moich dzieci przegapiłem na skutek różnych okoliczności, pracy, problemów, procesów, załamań. I teraz spotykam państwa na swojej drodze, dobrych ludzi, którzy ufają, że im pomogę. I mówią, panie Wojtku, niech pan się spojrzy na to i niech pan mi pomoże, co ja mam robić. A ja widzę, że to jest 100 dokumentów, 100 stron sądowych, bo ludzie są zniszczeni przez prokuraturę, przez fałszywe oskarżenia albo przez innych ludzi i ze wszystkich sił chciałbym pomóc. I wiem, że będzie to prawie niemożliwe i staram się to powiedzieć. Proszę pani, proszę pana, nie będę potrafił pomóc, nie mam możliwości. Niech pan mi tego nie robi. Naprawdę pan jest ostatnią nadzieją, tak? Jak sobie z tym poradzić? Z takim pokładanym zaufaniem, któremu wiem, że po ludzku nie potrafię sprostać. No więc czasami biorę i naprawdę staram się ze wszystkich sił i paru ludziom udało się pomóc. Parę osób udało się gdzieś pokierować. Nie wiem, do Fundacji Lex Nostra, Maćka Lisowskiego, czy jeszcze gdzieś indziej. Do kolegi, który może akurat zajmuje się tą tematyką, albo po prostu coś po ludzku doradzić. Iluś ludziom udało się pomóc, ale niestety zdecydowanej większości nie. I mam z tego powodu straszny dyskomfort i przy okazji takiego programu chciałem bardzo przeprosić wszystkich tych, którzy liczyli, że pokładali we mnie to zaufanie, a ja mu nie sprostałem, bo nie byłem w stanie. Doba musiałaby mieć wielokrotnie więcej godzin, a rok dni. Więc nie mówię tego po to, by zniechęcić. Czasami ktoś przyjdzie ze sprawą, której potrafię szybko pomóc, nie angażując w to wielu tygodni. Bo udaje się, nie wiem, przeczytać i jakaś tam lampka się zapali. Więc nie mówię tego, by zniechęcać. Absolutnie, tylko mówię, że jeżeli nie byłem w stanie podjąć jakiejś pracy,
na rzecz takiej czy innej sprawy, to po prostu nie dlatego, że nie chciałem, tylko że nie miałem takich możliwości. I korzystając z tego, że program nazwaliśmy Spowiedź, proszę o wybaczenie i zrozumienie, że tak było. To naprawdę nie była zła wola, tylko po prostu niemożność. Nie wiem, bo trochę odbiegliśmy od pytania pewnie. Ja myślę, że nie, jak najbardziej. Co jest celem twojego życia, na co myślę, że bardzo dobrze odpowiedziałeś. Podczas czytania twoich książek, pewnie jak sporo państwa z osób czytało, myślę, że każdy z nas ma świadomość, że książki Wojtka mają kilka poziomów. Jeden to ten, który jest związany z sprawami politycznymi, ale bardzo dużo książek zawiera przekaz, który jest na zupełnie innym poziomie. I sprawdziłem, bo pamiętam, jak jeden z pierwszych razy pisałem do Wojtka w 2018 roku, jak czytałem twoją książkę, zdjęcie mam akurat fragmentu chyba z Mocy Nadziei, kiedy zmarła moja mama i kiedy ty opisywałeś, jak jechałeś do swojej siostry z Białej Podlaskiej. I pamiętam, jak opisałeś w tej książce fragment, kiedy rozmawiałeś z księdzem chyba Stasiem, o ile dobrze pamiętam, że Pan Bóg każdego zabiera w najlepszym dla niego momencie. I ja myślę, że za twoim fenomenem dziennikarskim, bo absolutnie należy tak to nazwać, myślę, że jesteś jednym z najbardziej, jeżeli nie najbardziej poczytnym dziennikarzy śledczych w naszym kraju, gdzie ujawniasz absolutnie informacje, które niektórych nas powodują dreszcz na całym ciele, w niektórych w nas powodują, że zaczynamy rozumieć coś z tej gry. Jest też coś, czego dotykasz, co jest niesamowicie istotne. To jest to, że mówisz o pewnych wartościach i kończąc to spotkanie, ja osobiście za to chciałem ci podziękować. Drodzy państwo, Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy. Dziękujemy. Ja z całego serca chciałem podziękować tobie, Tomku, twojemu tacie za to, że mogę tutaj gościć w waszej kawiarni z wartościami Agora Contra i państwu za to, że przychodzicie na te spotkania. Ja zawsze powtarzam, byłem teraz na targach w Krakowie, które zorganizował Witek Gadowski. Tak szczerze sobie porozmawialiśmy, bardzo dobry dzień, w ostatnią niedzielę, dobre spotkanie. Potem poszliśmy jeszcze na taką kolację, a potem na 21.30, bo wcześniej się nie dało, na mszę do świętej Anny w Krakowie, ostatnia msza. I ksiądz wygłosił tak piękne kazanie. Siedliśmy z tyłu, to nie było pod nas, bo on nas nie widział, nie miał szans. Pytałem Witka, czy on ma z tym coś wspólnego. Mówi, absolutnie, nawet nie wiedziałem, że będę w tym kościele. Ksiądz mówił o dziennikarzach i o prawdzie. O tym, że jest wokół wielu dziennikarzy, którzy nie wykonują swojej misji, ale że jest też spora grupa takich ludzi, którzy szukają prawdy. Nie trzeba być do tego dziennikarzem, ale jak ważna jest ta prawda w życiu każdego z nas. Zaczął od dziennikarzy, poszedł dalej. Obaj z Witkiem wzięliśmy to kazanie osobiście do siebie, wyszliśmy, popatrzyliśmy na siebie, jakby mówił do nas, że jakby nas chciał podtrzymać na duchu, że warto wytrwać na takiej drodze jak święty Paweł, który wiary dotrzymał. Bardzo, bardzo taka ciepła puenta dla tej niedzieli, która mnie bardzo podtrzymała na duchu. Podchodzili ludzie podczas tego spotkania, tego kiermaszu, dobrej książki, bo tak Witold nazwał ten kiermasz w Krakowie. I
ja na koniec tego spotkania, bo mieliśmy takie wspólne wystąpienie we dwóch, powiedziałem to, co bym chciał Państwu powiedzieć, że i to nie jest jakieś krygowanie się, tylko to jest naprawdę tak myślę, myślimy, że tacy jak my, ludzie, którzy są, próbują robić coś niezależnie, to w co wierzą, naprawdę wierzą, nawet jak popełniają błędy, to nie ze złej woli, tylko może po prostu z omylności człowieka, nie mogliby wykonywać tego bez państwa. Znaczy, gdybyśmy my zrobili hasło, napisali książkę, nagrali program, a nie byłoby państwa, którzy na to odpowiadacie, którzy powiecie, że was to obchodzi, ma to dla was znaczenie, przyjdziecie na takie spotkanie, kupicie książkę, gdzieś dacie jakieś ciepłe słowo w sieci. Dawno tacy jak Witold, jak ja, jak ileś tam innych osób, byśmy zniknęli z tej przestrzeni publicznej, bo każdy ma swoją granicę odporności. Dawno by nas już nie było. I chciałem z tego miejsca, przy tej okazji, Państwu z całego serca za to podziękować. Tym, którzy tu jesteście, tym, którzy nas oglądają. Naprawdę to nie jest takie jakieś krygowanie się, tylko naprawdę tak jest. Bez Państwa tacy jak my nie mieliby szans przetrwać w tym, co robimy. Także dziękując gospodarzom, z całego serca dziękuję Państwu za ten bezcenny dar, jakim nas obdarzacie, a którym jest zaufanie. Nie sprzeniewierzymy go, myślę, mówię w imieniu co najmniej kilku kolegów, nigdy, przenigdy, milion razy nigdy. Z całego serca dziękuję. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, ja jeszcze pragnę powiedzieć, że to nasze dzisiejsze spotkanie było transmitowane również przez telewizję EWTN, największą katolicką telewizję na świecie, której serdecznie dziękujemy. Ta telewizja współpracuje z kawiarnią Agere Contra. I jeśli Państwo oczywiście macie ochotę, na co serdecznie zapraszamy, żeby uczestniczyć tu razem z nami, to zapraszamy. Nasze spotkania są bezpłatne. My jesteśmy wdzięczni, jak zamówicie kawę i ciacho na miejscu, bo nam to pozwala funkcjonować, ale dzięki temu możemy budować naszą społeczność ludzi, którzy chcą myśleć, chcą się otwierać, chcą znajdować na swojej drodze osoby, które będą je inspirować. Ja podziękuję za tą część naszą, którą mamy już podczas naszego spotkania. Jak będą jakieś, wiem, że jak sobie tutaj podnoszą rękę, widzę, to można będzie już po wyłączeniu transmisji ewentualnie zadać jakieś pytania lub się czymś podzielić. Serdecznie Państwu dziękuję za ten wieczór. Państwu, którzy oglądają nas online, również dziękujemy i mam nadzieję, do zobaczenia.